Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na 21. sesji Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Jesteśmy w warunkach szczególnych, tak jak widać, jesteśmy w odległości bezpiecznej jeden od drugiego. Przed wejściem na salę dzisiejszych posiedzeń wszyscy Państwo mieliście mierzoną temperaturę. W wyniku tego badania wynika, że wszyscy jesteśmy zdrowi, nie ma nikogo tutaj ze stanem podgorączkowym. Dlatego teraz rozpoczynamy naszą kolejną 21. sesję. Bardzo proszę o sprawne przeprowadzenie, żebyśmy jak najkrócej znajdowali się w tym pomieszczeniu. W tej chwili witam Wysoką Radę, witam wszystkich przybyłych radnych, witam pana burmistrza Jacka Kostkę, który przybył na dzisiejszą naszą sesję. Witam mieszkańców, którzy w tej chwili nas oglądają. Informuję, że protokolantem naszych dzisiejszych obrad jest pani Sylwia Staszewska. W prowadzeniu dzisiejszej sesji będzie pomagała mi pani Grażyna Sawicz. Wysoka Rada, informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafie 11 regulaminu Rady Miasta. Informuję, że wszystkim Państwu radnym zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji oraz porządek dzisiejszej sesji wraz z projektami uchwał. Jestem zobowiązany również poinformować Państwa o klauzuli informacyjnej. Przepraszam. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ust. 1 litera b ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 punkt 2 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach Urzędu Miasta. Informuję Wysoką Radę oraz przybyłych gości, że uczestnicząc w obradach sesji wyrażają Państwo na rozpowszechnianie swojego wizerunku, upublicznianie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto informuję, że na podstawie artykułu 14 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym głosowania nad uchwałami są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń. Dzisiaj mamy problemy techniczne. Od razu Państwa informuję, że będzie głosowanie imienne. Tyle tytułem wstępu. Przechodzimy teraz sprawnie do kolejnych naszych punktów. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych. Brakuje radnego pana Komorowskiego Kamila oraz panią Annę Piszczek. Wszyscy usprawiedliwili swoją nieobecność. Stwierdzam zatem, że dysponujemy ustawowo wymaganym kworum do podejmowania prawomocnych uchwał i opinii. Informuję również, że proponowany porządek dzisiejszej sesji został Wysokiej Radzie przesłany pocztą elektroniczną oraz na indywidualne skrzynki e-mailowe w odpowiednim terminie. Jednocześnie w związku z tym, że sytuacja w kraju, jak również w naszym mieście jest dynamiczna, wpłynął wniosek grupy radnych o dodanie do zaproponowanego porządku, który macie Państwo otrzymaliście, dwóch punktów. I ja pozwolę sobie przeczytać, ma to związek z sytuacją z koronawirusem. Będzie dodany punkt w punkcie 11 podpunkt 1 i 2. Podpunkt 1 jest następującej treści. To będzie przyjęcie stanowisk w sprawach wyrażenia zgody na wydawanie przez burmistrza miasta Górowo i Ławeckie po zasięgnięciu opinii radnych Rady Miasta zarządzeń w sprawach znajdujących się w kompetencji Rady Miasta Górowo i Ławeckie. I drugi podpunkt wyrażenia zgody na uruchomienie rezerwy celowej utworzonej w wysokości nie mniejszej niż 0,5% naszego budżetu. I ma to wszystko związek z sytuacją, jaka panuje w kraju i na świecie, po to, żeby pan burmistrz mógł bez naszego udziału, mając nasze kompetencje, mógł szybko podejmować działania skutkujące podejmowaniem właściwych decyzji w stosunku do miasta. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do dzisiejszego porządku? Nie widzę. W związku z powyższym, żeby nie przedłużać, nie będę odczytywał dzisiejszego porządku, bo jest długi. Po prostu zagłosujemy nad porządkiem ze zmianami. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku wraz ze zmianami? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że porządek został podjęty jednogłośnie. Przechodzimy zatem do naszego
porządku dzisiejszego i kolejnym naszym punktem będzie przyjęcie protokołu z 20. sesji Rady Miasta. Informuję, że protokół był do wglądu w Biurze Rady Miasta, również na nasze skrzynki mailowe został przesłany. Protokół z ostatniej sesji. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi do jego treści? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 20. sesji? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że protokół z 20. sesji został przyjęty jednogłośnie. Punkt czwarty naszej dzisiejszej sesji jest to informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. W tym punkcie, panie burmistrzu, poproszę również pana o przedstawienie sytuacji, jaka w związku z sytuacją z koronawirusem jest w naszym mieście. Wiem, że odbywają się tutaj spotkania i bardzo proszę również w tym punkcie o taką informację, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, panie przewodniczący, pozwólcie, że dla odmiany tym razem na siedząco, ale trochę tych informacji jest. I tak, w okresie pomiędzy sesjami 3 lutego mieliśmy wizytę studyjną samorządów rosyjskich. Zapoznawali się oni z naszym systemem śmieciowym. Ze względu na to, że mamy dobre kontakty ze stroną rosyjską, a też tak naprawdę ten nasz system śmieciowy działa całkiem sprawnie. Delegacja się zapoznała, potem zrobiła wizytę studyjną na stacji przeładunkowej w Medynach pod Lidzbarkiem. Następnie oglądała, jak to wygląda w Elblągu. 7 lutego odbył się zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej, który przygotowywał naszą OSP do walnego zebrania sprawozdawczego. 8 lutego odbyło się zebranie z rodzicami w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania. 12 lutego miała miejsce narada roczna w Komendzie Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. 2 marca miałem przyjemność odebrać powołanie do grupy roboczej do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 przy Zarządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. I 3 marca odbyła się Rada Społeczna naszego szpitala, a 10 marca oficjalnie zaczął się kłopot z koronawirusem. Odbyło się w starostwie powiatowym w Bartoszycach spotkanie, które wprowadziło samorządowców regionu w to zagadnienie. Jeśli chodzi o takie prace istotne dla naszych przedsięwzięć planowanych na ten rok, to w tej chwili trwają poszukiwania wykonawcy dokumentacji na wykonanie dokumentacji remontu dróg, o których rozmawialiśmy przy tworzeniu tegorocznego budżetu. I także kończymy prace związane ze składaniem wniosków na termomodernizację placówek oświatowych w mieście. To dotychczas termin składania był do końca marca. Wiemy już, że raczej będzie przedłużony z oczywistych względów. Wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył dotację na kartę dużej rodziny około te 286 zł. Natomiast zmniejszył dotację na posiłek w szkole i w domu o kwotę 2905 zł. Otrzymaliśmy dotację na przeprowadzenie wyborów na dzień 10 maja 2020 roku w kwocie 5081 zł. Jeśli chodzi o drobne prace gospodarcze, to z tych prac wykonywaliśmy karczowanie na terenie kąpieliska, zbieranie popiołu na terenie miasta i wiele innych prac. Ja myślę, że pominę, bo wszyscy są pewnie bardziej zainteresowani tymi działaniami związanymi zmaganiem naszego miasta, tak jak całego kraju, z pandemią koronawirusa. I tak, jeśli chodzi o sytuację w powiecie, to zasięgnąłem opinii pana starosty przed sesją. W tej chwili z 15 osób pierwotnie objętych kwarantanną na terenie naszego powiatu, tak naprawdę pozostaje w niej już tylko 3 osoby. Pozostałe z wynikiem ujemnym, czyli jako zdrowe, zostały zwolnione z tej kwarantanny. 28 osób ma tak zwany nadzór epidemiologiczny, czyli nie muszą przebywać w domu stale, ale są monitorowani przez służby sanepidu. I 25 osób na stan sprzed bodajże 2 godzin znajduje się w tak zwanej kwarantannie turystycznej, czyli po powrocie z zagranicy już po godzinie 24 w soboty na niedzielę. My w mieście zaczęliśmy przygotowywać się do kłopotu natychmiast, kiedy otrzymaliśmy takie sygnały. I stąd w tej chwili, tak jak Państwo radni mogli skorzystać w Ośrodku Kultury z dezynfekcji rąk, wszystkie jednostki, wszystkie placówki miejskie posiadają
dyspensery i posiadają płyn, który odkaża zgodnie z tym, co informowały nas służby medyczne. Również dysponujemy całkiem sporym zapasem maseczek, czyli środków bezpośredniej ochrony. Na razie one są w tej chwili przekazane, 100 sztuk zostało na potrzeby naszej przychodni medyk, ponieważ pan doktor Szyszka podczas sztabu kryzysowego poinformował nas, że takowych nie posiada. Pozostałe na razie trzymamy w odwodzie w przypadku, kiedy musiałyby nasze służby bezpośrednio obsługiwać już klientów, którzy będą się zgłaszali. Zdiagnozowaliśmy kilka istotnych problemów, które mogą się pojawić w trakcie walki z pandemią. Podstawowym problemem to była nikła siła ludzka. To troszeczkę rozwiązują nam zarządzenia pana wojewody, dlatego że na przykład zgodnie z instrukcją wojewody sanepid powiadamia nasz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wskazuje źródło żywności dla osób objętych kwarantanną, jeżeli trzeba byłoby im dostarczyć. Następnie w zależności od dostępności te środki na dzień dzisiejszy powinna dostarczyć Ochotnicza Straż Pożarna. Dlatego, ja jeszcze o tym będę mówił, zwróciliśmy się do właściwymi kanałami o doposażenie naszej jednostki. Co prawda udało nam się odpowiednio wcześnie zapewnić środki ochrony strażakom. Posiadamy stroje bodajże trzeciej klasy, czyli takie, które można dezynfekować, czyli wielokrotnego użytku na podstawie dokumentów, które na dziś posiadamy. Posiadamy środki do odkażania, jak również odpowiedni sprzęt, nawet odkażania pomieszczeń czy pojazdów. Także jeśli chodzi o takie przygotowanie wstępne, to według mojej oceny jesteśmy całkiem przyzwoicie przygotowani. Nie ma placówki w mieście, do której się wchodzi i nie można zdezynfekować rąk. Wszyscy pracownicy są poinformowani o procedurach związanych z bezpieczeństwem. Natomiast warto wiedzieć, że wszystkie instytucje, te, które nie zostały zamknięte, że tak powiem, rządowymi dekretami, funkcjonują. I funkcjonują w sposób nie do końca okrojony. Urząd Miasta jest nadal czynny, nadal pracuje i nadal przyjmuje interesantów z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Podobnie ma to miejsce w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i to są dwie instytucje miejskie, które funkcjonować muszą i póki nie zapadną decyzje na poziomie rządowym, funkcjonowały będą. Staramy się zapewnić jak najbardziej sprawną pomoc dla osób w podeszłym wieku. Mamy troszkę samotnych seniorów i tutaj jest też apel do Państwa Radnych. Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosił nabór wolontariuszy, bo mamy co prawda strażaków, czekamy na Wojska Obrony Terytorialnej, policji mamy, sami wiecie, naprawdę niewiele, a te trzy instytucje, Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej oraz policja są w tej chwili wskazane jako te, które mają dostarczać żywność do osób objętych kwarantanną, jeżeli tej żywności sobie same zabezpieczyć nie będą mogły. Strażaków mamy w cudzysłowie pod bronią ponad 20, natomiast to też są siły, które będziemy chcieli używać do innych rzeczy. Stąd apel Ośrodka Pomocy Społecznej, żeby zgłaszać się jako wolontariusze, do czego zachęcam i Państwa Radnych i Państwa przed telewizorami czy przed komputerami, dlatego że Ośrodek Pomocy Społecznej wcale nie ma wielu pracowników, w urzędzie pracuje w tej chwili 13 urzędników, więc sami nie będziemy w stanie wszystkiego zrobić. Będziemy się starali, ale bez pomocy i bez pokazania tego, że jesteśmy społecznością, która siebie nawzajem wspiera i potrafi zadbać o tych najsłabszych, to w każdej sytuacji kryzysowej będziemy na starcie przegrani. Musimy się trzymać razem, wykazywać się rozsądkiem, ale też solidarnością. Stąd apel Ośrodka Pomocy Społecznej. Na dziś wolontariusze potrzebni nam mogą być, bo właściwie już są, do tego, żeby dostarczyć żywność dla osób starszych. Nie objętych kwarantanną, nie chorych, po prostu starszych, którym trudno jest pójść zrobić zakupy. Zresztą staramy się to osobom starszym odradzać, dlatego że są w najgorszej, w najbardziej zagrożonej grupie, tak, jeśli chodzi o powikłania, począwszy od zwykłej grypy przez nowe zagrożenie epidemiologiczne. Można się zgłosić przez strony mediów społecznościowych Ośrodka Pomocy Społecznej albo bezpośredni kontakt z panią Agnieszką Gorzycką. Bardzo serdecznie tylko zachęcam. Wiem, że pierwsi wolontariusze już się zgłosili. Mam taki grupowy akces pracowników Centrum Barka Stowarzyszenia.
Wiem, że zgłaszają się pojedynczy wolontariusze i wiem, że już przynajmniej jeden senior kontaktował się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Numer telefonu jest podany. Proszę się nie wahać, on w godzinach pracy jest zawsze czynny. I czym będziemy mogli pomóc, Państwu pomożemy. Prowadzimy nieustanną akcję informacyjną, przy czym staramy się nie zalewać ludzi mnóstwem informacji, bo kiedy otwiera się media społecznościowe, to tak naprawdę wylewa się na nas i sobie trzeba jasno powiedzieć, stek bzdur. Więc jedyne źródła informacji, nie Facebook, to, że miasto publikuje nawet na swoim Facebooku pewne informacje, ale jasno i tutaj też chcę podkreślić, podstawowe źródło informacji, gorowo-ilowecki.pl i strony właściwych ministerstw i GIS-u. To, co ludzie wypisują na Facebooku, to nie jest prawda objawiona i często można sobie zrobić krzywdę stosując się do tego. Warto skorzystać jakby z tej zasady. Zapomniałem dodać też, że zabezpieczyliśmy żywność na terenie miasta, szczególnie dla osób najstarszych. Posiadamy żywność z banku żywności. Część, nie wiem, pani Janius, 2 tony jeszcze w tej chwili są w magazynie. Mamy zabezpieczoną żywność w magazynie żywnościowym przedszkola, które jest w tej chwili nieczynne. I jeszcze dziś podjąłem decyzję o tym, że nie czekamy na kolejny transport z Olsztyna, tylko opłacimy transport, bo będzie kosztowało około 1000 zł wysłanie ciężarówki Państwowej Straży Pożarnej, która przywiezie nam kolejne 6 ton żywności z Olsztyna, tak żebyśmy to mieli na miejscu w Górowie. Lepiej dmuchać na zimne. I wszystkie osoby starsze, bo to już ustaliłem z panią kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, praktycznie wszyscy seniorzy kwalifikują się do pomocy z Banku Żywności i gdyby zaszła taka potrzeba, to możemy im tej pomocy udzielić. Natomiast w tej chwili dopiero ukazują się stosowne rozporządzenia odpowiednich ministerstw, bo nieoficjalna informacja była taka, że można tą żywność wydzielać z Banku Żywności, ale było to zupełnie niezgodne z projektem unijnym, w ramach którego Banki Żywności działały. My w Górowie to mamy opracowane bez względu na regulacje rządowe, ale no, regulacje rządowe niewątpliwie pomogą nam również w tym zakresie. Odbyły się do tej pory dwa posiedzenia sztabu kryzysowego, ponieważ zarządzanie kryzysem to jest tak naprawdę najlepiej podjąć wspólnie, bo te decyzje są mądrzejsze i bardziej wyważone i skuteczniejsze zwykle. Pierwsze posiedzenie odbyło się 11 marca. Zostało zwołane przed konferencją prasową Rady Ministrów, więc rozpoczęliśmy posiedzenie od wysłuchania tego, co ma do powiedzenia pan premier i właściwi ministrowie, a następnie zdiagnozowaliśmy sytuację na terenie miasta, podjęliśmy wstępne i już wiążące częściowo decyzje. I drugie posiedzenie Miejskiego Zarządzania Kryzysowego miało miejsce 13 marca. Z takich istotnych rzeczy jeszcze dokonana została aktualizacja zarządzenia burmistrza miasta w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Skład tego zespołu został zwiększony. Przede wszystkim powołano grupy robocze, które będą rozszerzane w miarę potrzeby, ale tak, żeby Państwo mniej więcej wiedzieli, w czym rzecz jest. To jest pierwsza grupa, to są usługi społeczne i tutaj koordynuje działania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z kierownikiem na czele. Ogólne funkcjonowanie miasta, czyli sprawy porządkowe, wywóz śmieci, etc. Nadzór robót publicznych. Tutaj będzie to koordynował pan Edward Drymuch. I do tego zespołu, jeżeli zajdzie potrzeba, włączeni będą pracownicy techniczni naszych jednostek, które są na przykład nie funkcjonują, czyli chociażby szkoły czy przedszkola. Zabezpieczenie medyczne i weterynaryjne będzie koordynował pan dr Szyszka i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Jeśli chodzi o dezynfekcję miasta, ze względu na przeszkolenie i posiadanie środki Ochotnicza Straż Pożarna z panem Cioskiem, który w ogóle koordynuje działania związane z zarządzaniem kryzysowym w mieście. I wreszcie służbą informacyjną zajmie się Ośrodek Kultury oraz Telewizja Górowo, przedstawiciele, ponieważ w dzisiejszych czasach bardzo istotne jest to, żeby do mieszkańców docierały informacje. To zarządzenie na razie jest częściowo wdrożone, tak obraduje zespół zarządzania kryzysowego. Natomiast jeżeli zajdzie potrzeba, możemy działać również w trybie zarządzania kryzysowego w takich no, codziennych sprawach miasta, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Zakupiono 16 opryskiwaczy, o czym mówiłem odpowiednio wcześniej, do dezynfekcji rąk. One znajdują się w urzędzie i we wszystkich jednostkach naszych. Razem ze środkiem dezynfekującym jeszcze posiadamy odpowiedni zapas.
zwróciliśmy się do PKN Orlen o sprzedaż nam tego magicznego środka, o którym słyszymy w mediach. 14 marca wystąpiliśmy z pismem do wojewody warmińsko-mazurskiego również o przekazanie środków do dezynfekcji pomieszczeń oraz kombinezonów ochronnych i masek ochronnych, bo tego w dzisiejszych czasach nigdy dosyć. Spływają do nas kolejne polecenia wojewody warmińsko-mazurskiego, które są przekazywane do instytucji podległych miastu, stowarzyszeń. Przekazujemy te wszystkie informacje na bieżąco. 13 marca komendant główny Straży Pożarnej przekazał wytyczne dla naszych OSP związanych z działaniami zwalczania koronawirusa. Tak jak mówiłem, nasza OSP na dzień dzisiejszy jest zaopatrzona w środki, w tym wypadku nawet wielokrotnego użytku, więc ja tu się czuję bezpieczny. Natomiast wnioskujemy o kolejne, bo nigdy nie wiadomo, jak sytuacja nam się tutaj będzie rozwijała. Tak jak podkreślałem, główne źródło informacji to jest strona oficjalna miasta. Jeśli chodzi o zakup środka dezynfekcyjnego, to PKN Orlen poinformował nas, że może nam sprzedać to jedynie w ilości 300 litrów bądź wielokrotności tej ilości. Zamówiliśmy na razie 300 litrów. Myślę, że w zupełności nam to zabezpieczy na okres dłuższy. I tak, jeżeli Wysoka Rada ma ochotę, mogę przedstawić krótki wyciąg z protokołów zarządzania kryzysowego. Bardzo proszę. Tak, panie przewodniczący. W pierwszym posiedzeniu uczestniczyło 17 osób. Dyrektorzy, kierownicy wszystkich instytucji z terenu miasta, zarówno tych, którym miasto zarządza, jak i tych, które podlegają pod powiat bądź pod województwo. Między innymi obecny był komendant naszej komisariatu policji. Niestety nie było naszego księdza Jana z parafii katolickiej. Kontaktowaliśmy się telefonicznie. Między innymi podjęliśmy decyzję o odwołaniu Misterium Męki Pańskiej w tym roku. No bo jednak trzeba podejmować rozważne decyzje. Był obecny ksiądz Łajkosz. Takie główne tematy to procedury dotyczące epidemii. Jeszcze wówczas przygotowanie służb do ewentualnego zagrożenia. Zdiagnozowaliśmy problemy, braki sprzętowe, które mieliśmy na tamten czas. Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży oraz seniorów. Informowanie społeczeństwa o ewentualnym zagrożeniu epidemią. Rozpoczęliśmy to posiedzenie od transmisji konferencji prasowej Sztabu Kryzysowego Premiera, Prezesa Rady Ministrów i następnie dokonaliśmy przeglądu sytuacji w poszczególnych jednostkach. Z takich najważniejszych decyzji wspólnie podjęliśmy decyzję, że zamykamy wszystkie obiekty publiczne na terenie miasta, począwszy od szkół. Ta decyzja zapadła tak de facto troszeczkę na szczeblu wyższym, ale również hal sportowych, stadionu. Z bardzo prostego względu, nie mamy siły i środków, żeby odpowiednio często te miejsca dezynfekować. Na kolejnym sztabie kryzysowym rozważaliśmy na przykład, czy przesunąć pracowników z podległych jednostek do dezynfekcji na przykład toalet publicznych na terenie miasta. Wspólnie podjęliśmy decyzję po konsultacji również z panem doktorem, że jednak najbezpieczniej będzie te toalety na ten czas zamknąć, bo nigdy nie będziemy w stanie dezynfekować ich po każdym, kto korzysta. Tym bardziej, że podróże są znacząco ograniczone, a mieszkańcy miasta w większości wypadków nie mają tak daleko do domu, żeby nie skorzystać z toalet w domu. To jest drobiazg, ale pewne rzeczy trzeba było rozważyć. Z takich rzeczy, o których rozmawialiśmy, może króciutko przedstawię stan zabezpieczenia jednostek z drugiego protokołu. Brało udział troszkę mniej osób, 16, nie, właściwie tyle samo, tylko troszeczkę skład się zmienił. Jeśli chodzi o poszczególne jednostki, to wyglądało to następująco. Pani Agnieszka Gorzycka stwierdziła, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje bez zmian, jednak ograniczony jest bezpośredni kontakt pracowników z podopiecznymi. Ten kontakt nadal jest, ale obowiązują procedury zachowania bezpieczeństwa, zarówno ze względu na bezpieczeństwo podopiecznych MOPS-u, ale również pracowników. Bo jak pochorują nam się pracownicy, to po pierwsze będą świetnym ośrodkiem transmisji choroby, a po drugie podopieczni zostali bez opieki, bez wsparcia, nie byłoby komu wydać zasiłku. Więc jakby tutaj jest też
pozwólcie, że wtrącę dygresję. Jeżeli ogłasza nasza przychodnia medyk pewne ograniczenia, to też trochę rolą naszą, moją jako burmistrza, państwa jako radnych, jest społeczeństwo wytłumaczyć, że to nie jest tak, że pielęgniarki czy lekarze chronią siebie. Nieprawda. Chronią nas. Bo jak pan doktor Szyszko zostanie objęty kwarantanną, to nie będzie do kogo pójść do lekarza. Naprawdę. I to jest jakby, jeżeli jest regulacja jakaś, to ona jest tak naprawdę dla naszego dobra. Pani Decyk, jeśli chodzi o ZGM, jest zamknięty. Dla fizycznych odwiedzin interesantów pani Decyk ma wystarczająco dobry kontakt z zarządami wspólnot telefoniczny, mailowy. Wszyscy mają telefon, więc jakby wszystkie działania ZGM-u są prowadzone. Natomiast nie odwiedzamy fizycznie siedziby spółki. Nie ma takiej potrzeby. I tak jak jest zalecenie odgórne, tak również w Górowie na przykład przestaliśmy przyjmować we wszystkich kasach wpłaty pieniężne. Można dokonać wpłaty przelewem, można poczekać, nie będziemy wystawiali tytułów dłużnych czy karnych odsetek. Musimy wszyscy się zrozumieć nawzajem. A trzeba wiedzieć, że gotówka jest też jednym z najbardziej kłopotliwych środków, miejsc, jeśli chodzi o transmisję wszelkiego rodzaju zakażeń. Pani Maria Olga Sycz poinformowała, że zajęcia w szkole były zawieszone, że dzieci z internatu systematycznie wyjeżdżają, opuszczają albo teren szkoły, czasami również teren kraju. Pan Leszek Kłębucki udzielił mi informacji, że spółka EWIX, to jest bardzo ważne, jest przygotowana, jest wyposażona w środki ochrony, jest nadzór nad pracownikami. Z tego co wiem, jednego z pracowników pan prezes poprosił o pozostanie w domu ze względu na powrót kogoś z zagranicy. Mówimy o wodociągach. Jest zabezpieczona ciągłość dostawy wody i bezpieczeństwo tej wody w wodociągu, ponieważ no, obiekt jest na tyle nowoczesny, że tutaj zagrożenia żadnego skażenia nie ma. Ciągłość dostaw wody jest zapewniona także w razie przerw w dostawie energii, ponieważ sprawdzone zostały agregaty prądotwórcze. Pan Daniel Ferdycz poinformował o działaniach Centrum Barka, które zawiesza działalność zgodnie zresztą z decyzją wojewody, ale też równolegle rozważaliśmy ten problem. Jeśli chodzi o Dom Pomocy Społecznej w Worynach, jest on odcięty od odwiedzin, żeby te osoby, które najstarsze nam pozostają, były bezpieczne, obiekty są dezynfekowane. Na tym sztabie również odwiedził nas zastępca wójta pan Krzysztof Baran, żeby zapoznać się ze sposobem działania w takiej sytuacji. Przy okazji przedstawił nam problemy gminy wiejskiej, która pojawiające się na terenie. Pan Kloska przedstawił informację o całodobowym dyżurze w funkcjonowaniu lecznicy. Poprosiłem pana doktora, żeby zastanowił się, jak poradzić sobie w sytuacji, kiedy będziemy mieli do czynienia z kwarantanną w domu, gdzie będą psy. To jest drobiazg taki, ale już właściwie w tej chwili z medialnych informacji z ostatniej doby mówi się o tym, że to nie jest czas na wyprowadzanie psa. Ale to trzeba mieć rozważone też, tak? Więc jakby też nad tym pracujemy. Taki kłopot się jeszcze nie pojawił w mieście. Gdyby się pojawił, z pewnością ustalimy sensowne rozwiązanie. Pan Szyszka przedstawił informację, jak postępować w przypadku podejrzenia wystąpienia zarażenia. Zresztą potem został opublikowany film z tego spotkania, gdzie pan doktor to powtórzył już publicznie dla wszystkich państwa. Jak sobie radzić, co czynić w przypadku, kiedy mamy niepokój jakiś związany ze swoim zdrowiem. Niedawno ukazała się informacja naszego ośrodka zdrowia, jeśli chodzi o sposób uczęszczania. My opublikowaliśmy te informacje na naszych stronach internetowych też, więc bardzo proszę o tym, żeby się zapoznać się z numerami telefonów i starać się stosować. Pani Dorota Lipkiewicz poinformowała o tym, jak rozwiązano problemy na terenie zespołu szkół, gdzie organem prowadzącym jest starostwo powiatowe. Dosyć dużym kłopotem było to, że trzeba było skontaktować się z pracodawcami, jeśli chodzi o szkołę zawodową i praktyki zawodowe uczniów. Na terenie szkoły działa lokal gastronomiczny Bajka. Pani dyrektor Wirbo poinformowała o stanie osobowym dzieci. Jeszcze wówczas 13 marca przedszkole było otwarte dla dzieci.
Na 150 dzieci wówczas w przedszkolu znajdowała się szóstka, natomiast rodzice byli wszyscy poinformowani, był nawiązany kontakt, bo pierwotnie zastanawialiśmy się, czy to przedszkole w jakiejś formie nie powinno funkcjonować. Nasze wątpliwości oczywiście rozwiały decyzje na poziomie ministerialnym. Przedszkole do odwołania pozostaje zamknięte. Pan Edward Drymuch wskazał, że na dzień dzisiejszy mamy bieżące funkcjonowanie miasta zabezpieczone, mamy pracowników prac interwencyjnych i tak jak mówiłem, w razie potrzeby przesunięci na potrzeby usług miejskich zostaną pracownicy szkół. Pułkownik Sławomir Ciok poinformował nas o zadaniach wyznaczonych Straży Granicznej, zadeklarował wsparcie w zakresie tego, co będzie mógł oczywiście w ramach przepisów prawa uczynić. Jesteśmy w kontakcie. Pani dyrektor Kunicka zapoznała nas z pismem wojewody o możliwości przekształcenia szpitala w szpital zakaźny. Z taką ewentualnością zawsze się należy liczyć, natomiast w tej chwili żadne takie decyzje jeszcze nie zapadły. Szpital Górowski funkcjonuje bez zmian. Zmiany dotyczą jedynie tych zabiegów przepisanych doraźnie. Natomiast nadal jest to szpital rehabilitacyjny. Pan Hawryles poinformował nas, że 13 marca już do szkoły nie zgłosił się żaden uczeń, natomiast potwierdził gotowość nauczycieli, zapewnił o sprawnym funkcjonowaniu strony internetowej oraz platformy Librus. Z tego co wiem, wszyscy nauczyciele w szkole założyli konta na znanym portalu internetowym, żeby móc w sprawny sposób koordynować naukę dzieci z domu. Jest to bardzo istotne. Musimy poszukać również rozwiązań, jeśli chodzi o przedszkole miejskie, dlatego że zalecenie Ministerstwa Oświaty jest takie, że nauczyciele nie pozostają w gotowości, ale nadal świadczą pracę i to musi być jakby rzeczywiście realizowane, tak? To jest sytuacja nowa dla wszystkich, trwają jakby poszukiwania rozwiązania zarówno na poziomie ministerialnym, ale tak naprawdę szukamy tych rozwiązań również w Górowie, bo już dziś nieoficjalnie wiadomo, a być może podczas naszego posiedzenia te decyzje zapadają w gabinecie ministra oświaty i Rady Ministrów, że przerwa w nauczaniu potrwa znacznie dłużej, a nie można dopuścić do tego, żeby nie kontynuować procesu edukacji. Pan Adam Ciosek poinformował nas już, że wszystkie środki dezynfekcyjne zostały 13 marca rozdystrybuowane do naszych jednostek. Przekazano tym jednostkom również zarządzenie burmistrza miasta. Poruszyliśmy na tym spotkaniu również kwestię braku siły ludzkiej, stąd te działania Ośrodka Pomocy Społecznej, jeśli chodzi o poszukiwanie wolontariuszy, którzy mogliby nam pomóc. Mam też sygnał, że oprócz Stowarzyszenia Jesteśmy Razem, swoją gotowość zgłosili nasi górowscy harcerze, bartoszyccy, no ale mówimy o harcerzach z terenu miasta Górowo i Ławeckie, za co serdecznie im dziękuję. Zaleciłem też MOPS-owi, ustaliłem to z panią kierownik, że będzie istniał specjalny numer telefoniczny, szczególnie dla osób starszych. Ten numer jest dystrybuowany, taka informacja jest dostępna. Myślę sobie, że jeżeli będziemy współpracowali i koordynowali te działania w sposób rozsądny, to przejdziemy przez te, mam nadzieję, że tylko zawirowania bez większych kłopotów. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi za bardzo szczegółowe przedstawienie sytuacji. Czy ktoś z państwa miałby pytania do pana burmistrza? Proszę bardzo, pan radny Złotucha. Włącz tylko. Panie burmistrzu, a konkretyzując, jeżeli osoba starsza w obawie o swoje zdrowie nie pójdzie do sklepu, a zwróci się już dzisiaj, w najbliższym czasie, dzisiaj lub jutro o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy te zakupy zostaną tej osobie starszej zrobione? Tak, już mieliśmy taką prośbę, wolontariusz został skierowany do osoby starszej. Jakby co do zasady, na początek oczywiście chcemy prosić rodzinę i najbliższych i sąsiadów, najprostsze rozwiązanie, dlatego że wtedy trafią do osoby starszej osoby, które zna, zaufane. W drugim rzędzie, jeżeli nie ma możliwości, to prosimy o telefon do naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w oparciu o przygotowane procedury wyślę wolontariusza, który takie zakupy zrobi, przyniesie, rozliczy
Jeżeli będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy osoba, nie będzie, nie, której nie będzie stać na zakup takich produktów, wówczas przekażemy produkty z Banku Żywności. Dziękuję bardzo. Pan radny Gajdamowicz się zgłasza. Ze względu na pogłos właśnie prosimy bardzo Państwa, o ci, którzy nie mają mikrofonów, o podchodzenie do mikrofonu ogólnego. Ja chciałem tutaj zapytać o taką rzecz. Tutaj pan burmistrz wspomniał o tym jakby oddaleniu odsetek, jeżeli chodzi o opłatę o czynsze, bo część osób z racji panującej sytuacji też jest na urlopach bezpłatnych, prawda? To, czyli te osoby mogą liczyć jakby, że te odsetki nie będą naliczane. To teraz chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz, a jak w przypadku przedsiębiorców, którzy, że tak powiem, musieli z racji też właśnie różnego rodzaju decyzji ministerialnych pozamykać przedsiębiorstwa, ewentualnie wysłać osoby na urlopy bezpłatne, czy też będą mogły liczyć tutaj na jakieś wsparcie, ewentualnie jakieś rozwiązania, żeby też im pomóc, bo wiadomo, no nie ma, przedsiębiorstwo nie pracuje, nie ma wpływów, a gdzieś te podatki i wszystkie opłaty muszą być realizowane. Czy tutaj też jest jakiś pomysł na to? Dziękuję. Już odpowiadam to pytanie. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, na razie jest informacja oficjalna, nie jest to nasza decyzja nawet, ale absolutnie logiczna, że można wpłacać ratę podatku w drugiej kolejności, tak w następnym terminie to jest raz. Jeśli chodzi na dzisiaj, procedura, jeśli chodzi o przedsiębiorców, każdy wypadek jest oceniany indywidualnie. Jest procedura, która obowiązuje od lat. Przedsiębiorca musi przedstawić sytuację finansową swojego przedsiębiorstwa, no trochę powtarzamy się, i wówczas następuje ocena, czy umorzenie zaległości podatkowych jest istotnym interesem podatnika. Czyli krótko mówiąc, jeżeli jest strata, jest zagrożenie upadłością, to wówczas takie rozwiązanie jest możliwe i w każdym wypadku będzie to musiało przejść tą procedurę. Natomiast są głosy już o tym, że zajmuje się tym strona rządowa, bo to trochę w jej kompetencji jest, dlatego że pamiętajcie, że samorząd też musi płacić podatki, swoje rachunki i w sytuacji, kiedy decyzja taka zapadnie na poziomie rządowym, to logiczne jest to, że rząd musi zrekompensować straty samorządowi. Czyli jakby ja najbardziej czekam na rozwiązania systemowe. Oczywiście w ważnym interesie naszych przedsiębiorców też będziemy starali się im pomagać. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa miałby jeszcze pytania w tym temacie, w tym momencie akurat? Pani Grażyna Sawicz, bardzo proszę. Chciałam zapytać o te osoby starsze, to leczenie, jak to wygląda technicznie, że co, dzwonią do przychodni, są diagnozowane telefonicznie, jak z tą e-receptą i jak to jest jeszcze właśnie z tymi lekami dla przewlekle chorych, dla leki stałe, tak, jak to wygląda? Nie czuję się kompetentny, żeby odpowiadać na takie pytanie, bo ja nie jestem lekarzem. Wszystkie te pytania skieruję do pana doktora Szyszki, jeżeli będzie na zarządzaniu kryzysowym, ewentualnie zrobi to telefonicznie. Na dzień dzisiejszy jest informacja, że należy się rejestrować tylko i wyłącznie telefonicznie do przychodni, co jest dosyć logiczne. Czekam na informację, co się dzieje z naszą panią szefową naszej przychodni, czy będzie objęta kwarantanną, czy będzie udzielała porad telefonicznie, bo jakby wszystko to można systemowo rozwiązać. Bardzo polecam Państwu kontakt telefoniczny z lekarzem, bo w wielu wypadkach wystarczy wywiad telefoniczny i szczególnie jeżeli to jest przeziębienie, niekoniecznie trzeba iść do przychodni, ale tak jak mówię, no, tu informację musi udzielić pracownik przychodni medyk. To przy najlepszych chęciach kiepski ze mnie lekarz. To bardzo prosimy, żeby właśnie zapytać i żeby to jak najszybciej zostało wyjaśnione, bo to jest istotne. I informacji takich udzielimy na stronie naszej internetowej. Dobrze, dziękuję bardzo. Widzę, że w tym momencie więcej uwag nie ma. Dziękuję panu burmistrzowi, jeszcze raz powtarzam się, za przedstawienie dogłębnej sytuacji. Myślę, że wszyscy jesteśmy tym wszystkim zainteresowani. Tak jak widać i było słychać właśnie, no, pracował sztab nasz tutaj kryzysowy dwa razy, także widać, że sytuacja na ten czas jest jak gdyby opanowana. Cały rozwój sytuacji, co jest przed nami, to życie pokaże, jak to wszystko wygląda. Wracamy teraz do naszego dzisiejszego porządku dnia. W tej chwili punkt piąty, informacja Ośrodka Kultury w Górowie Ławeckim na temat akcji Zima. Mieliśmy spotkanie z panią dyrektor naszego Ośrodka Kultury na komisjach. Pani dyrektor przedstawiła sytuację. Czy ktoś z Państwa chciałby coś powiedzieć w tym temacie? Nie widzę, więc myślę, że tylko przyjmiemy to do wiadomości. Pani Sylwio, tak?
Jednak przegłosujemy tą informację. Pani dyrektor nam to bardzo szczegółowo przedstawiła, jak to wszystko wyglądało. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem informacji przedstawionej przez panią dyrektor Ośrodka Domów Kultury na temat akcji Zima w Mieście? Bardzo proszę. Zostało przyjęte informacje jednogłośnie. Kolejny punkt dotyczy również informacji Ośrodka Kultury w Górowie Ławeckim w sprawie prowadzonych i planowanych działań związanych z opieką nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami starszymi. Tutaj również pani dyrektor Ośrodka Kultury miała spotkanie z wszystkimi członkami komisji. Przedstawiła nam również bardzo szczegółowo, jak to wszystko wygląda. I myślę, że w tej sytuacji również Ośrodek Kultury dostosuje się do sytuacji, jaka w tej chwili istnieje w Polsce i na świecie. Myślę o koronawirusie, te ograniczenia, na pewno kontakty będą bardziej chyba ograniczone, musiały być. Również tutaj przegłosujemy tą informację w sprawie prowadzonych działań. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem? Widzę, że jednogłośnie również ta informacja została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego dzisiejszego porządku obrad. Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Ławeckim za rok 2019. Tutaj również mieliśmy spotkanie z panią dyrektor. Pani dyrektor bardzo szczegółowo przedstawiła sprawozdanie. Zapoznaliśmy się z tym wszystkim. Czy ktoś z państwa chciałby w tym temacie zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do przegłosowania tego, do przyjęcia wiadomości i przegłosowania tego sprawozdania. Proszę o zagłosowanie, podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem. Dziękuję. Jednogłośnie sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury zostało podjęte. Kolejny punkt dzisiejszej naszej Wysoka Rado spotkania dotyczy sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Tutaj również mieliśmy spotkanie w czasie naszych komisji. Pan właśnie Stelmach, nasz inspektor od spraw oświatowych, przedstawił tą całą sytuację. Przedstawiło ono to również było w sprawie tabelarycznej. Jest to czysta matematyka i tutaj również bardzo proszę o zagłosowanie przyjęciem tego sprawozdania do wiadomości. Bardzo proszę o zagłosowanie. Kto jest za przyjęciem tego raportu? Raport został przyjęty również jednogłośnie. Kolejnym naszym punktem Wysoka Rado jest raport z monitoringu wdrażania w latach 2017-2018 programu Polityka Senioralna Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jest to opracowanie bardzo szczegółowe i bardzo interesujące. Mam tu właśnie je przed sobą. Jest opisane to wszystko na 46 stronach. Raport z monitoringu wdrażania. Jest to opracowane przez Biuro do Spraw Pomocy i Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Także tutaj również zapoznawaliśmy się z tym raportem. Tak jak mówię, raport jest bardzo szczegółowy. Przedstawia całą politykę senioralną, jak to wszystko wygląda. Pani Sylwio, czy to jest również do przegłosowania? To jest tylko to przyjęcie do wiadomości. Zapoznaliśmy się z tym raportem. Kolejnym naszym punktem dzisiejszych obrad jest stanowisko Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie projektu likwidacji opłaty uzdrowiskowej. Zapoznawaliśmy się z tym stanowiskiem. Jest to stanowisko Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim. Wiemy, że miasto aspiruje do uzdrowiska. Tymczasem są tutaj informacje dochodzą na temat likwidacji opłaty uzdrowiskowej. W tej chwili ta opłata trafiała do miasta i była na utrzymania skwerów, zieleni i tak dalej. W tej chwili jest pomysł, aby tą opłatę zamienić na inny podatek i te opłaty by do miasta nie trafiały. Także zapoznajemy się ze stanowiskiem i w całej rozciągłości myślę, że popieramy stanowisko Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim. I w tej chwili przechodzimy do kolejnych naszych punktów. Jest to punkt 11, o którym właśnie mówiłem, właśnie wyrażenia zgody na wydawanie przez burmistrza miasta Górowo i Ławeckie po zasięgnięciu opinii Rady Miasta zarządzeń w sprawach znajdujących się w kompetencji Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Bardzo proszę.
Niefortunne troszkę jest tu sformułowanie wyrażenie zgody, ponieważ odpowiednie regulacje znajdują się w ustawach właściwych. Natomiast chciałbym, żebyśmy wypracowali pewien mechanizm, który nie do końca jest przewidziany w ustawodawstwie, ponieważ tak w skrócie, w sytuacjach skrajnych tak może dojść do sytuacji, kiedy organ wykonawczy gminy wydaje w formie zarządzeń decyzje, które są w kompetencji Rady Miasta, czy też Rady Gminy. I wówczas później na najbliższym posiedzeniu Rada musi takie decyzje zatwierdzić, czyli przegłosować. Jeżeli nie przegłosuje, wówczas jakby są niebyłe. I myślę sobie, że znowu kierując się dobrym interesem, tak, bo może dojść do sytuacji, kiedy zostaną zabronione zgromadzenia powyżej 10 osób na przykład, tak, a radnych jest 15, to co? 10 których? Więc krótko mówiąc, chciałbym, żebyśmy ustalili na zasadzie trochę dżentelmeńskiej umowy, że jeżeli doszłoby do sytuacji niezależnej, to nie będzie decyzja moja, że ja, czy pana przewodniczącego, że nie może rady zwołać, a trzeba będzie podjąć decyzje przekraczające kompetencje burmistrza, to wówczas najpierw wszystkie takie zarządzenia zostaną przesłane na skrzynki mailowe radnych i ja będę czekał informacji zwrotnej, tak? Krótko mówiąc, będę chciał opinię Rady poznać, chociażby w tej formie. Miejmy nadzieję, że uda się wypracować, ale to znowu, na przykład my nie mamy możliwości, trzeba byłoby modyfikować statut miasta, żeby robić posiedzenia zdalne Rady. Prawnicy wojewody się przyglądają, nasi prawnicy się przyglądają, prawnicy premiera się przyglądają. Ale czy coś wymyślą, nie wiem. Na dzień dzisiejszy jest taka możliwość, gdyby zaistniały okoliczności, kiedy trzeba byłoby zwołać sesję, a nie dałoby się tego zrobić, to wówczas do radnych pójdą te decyzje, które trzeba będzie podjąć już jako zarządzenie burmistrza. Ja będę oczekiwał opinii waszej, no krótko mówiąc, za, przeciw, wstrzymał się i tyle. Będzie mi znacznie łatwiej wówczas też podejmować decyzje. Myślę, że w tej sytuacji, jaka panuje w kraju i na świecie, myślę, że to jest jak najbardziej rozsądne stanowisko po to, żebyśmy się nie musieli spotykać tak, jak teraz jesteśmy tutaj, nie wiadomo, jak to się będzie wszystko rozwijało. Jakąś kontrolę nad tym będziemy wszyscy mieli, tak? Bo te informacje do nas będą jednak spływały i drogą elektroniczną będzie możliwość po prostu wyrażenia swojej opinii, czyli będzie stanowisko całej Rady. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać tutaj głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan radny Gajdamowicz. Nie, to, panie radny, na razie oczywiście nie mówimy o niczym takim. To jest działanie na przyszłość. Regulacje ustawowe funkcjonują od zawsze. Odkąd ja pracuję w samorządzie, taka możliwość była. Natomiast nigdy nie było jakby w ogóle wyobrażalne, że to się użyje. A proszę sobie wyobrazić, że po dzisiejszym posiedzeniu któryś z państwa zostanie zdiagnozowany, że nie wiem, mógł zarażać, tak? Przecież wszyscy trafimy do kwarantanny. Na przykład na 2 tygodnie, a trzeba będzie podjąć decyzję. Ja mówię o tego typu przypadku, więc ja bym tu nie zaznaczał okresu czasu, bo to nie nasza kompetencja, nie? Mogę zagwarantować, że najchętniej nigdy tego nie użyjemy. Tak to ujmę. Pan radny Gademowicz, przepraszam, Bachanowicz? Nie, jeszcze. Dobrze, w związku z powyższym pani Grażyna Sawicz jeszcze. Mnie się wydaje, że nawet niepotrzebne są te nasze odpowiedzi, że damy panu, po prostu ufamy panu. Pracujemy z panem już przez tyle lat, a poza tym no, nie wiadomo, co się może wydarzyć, bo w każdym momencie ktoś z nas może zachorować, ktoś może być niedostępny i co wtedy? A przecież... Nie, słuchajcie, to nie kłopot jest rozesłać takie maile. Pan radny Bachanowicz się zgłasza. Nie ma tutaj zagrożenia, bo pan burmistrz po prostu naszą opinię pozna jako całej Rady, więc głosowanie jako takie będzie nad tym wszystkim, tylko w sposób zdalny. Ja sobie pozwolę teraz takie stanowisko odczytać, Szanowna Rado. Jest to stanowisko Rady Miasta Górowa i Łowieckie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydawanie przez burmistrza miasta Górowa i Łowieckie po zasięgnięciu opinii radnych zarządzeń w sprawach znajdujących się w kompetencji Rady Miasta Górowa i Łowieckie.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju dotyczącą zagrożeń związanych z wirusem koronawirusem Rada Miasta Górowo Iławeckie w przypadku, gdy ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa nie będzie miała możliwości zwołania przez przewodniczącego Rady Miasta posiedzenia sesji Rady Miasta, wyraża zgodę na wydanie przez burmistrza Rady Miasta Górowo Iławeckie zarządzeń w sprawach znajdujących się w kompetencji Rady Miasta. Projekt zarządzenia przed jego podjęciem zostanie wysłany na skrzynki e-mail radnych Rady Miasta. Radni Rady Miasta po zapoznaniu się z treścią projektu zarządzenia zaopiniują przez głosowanie drogą mailową wyżej wymienione zarządzenie. Czyli po prostu to jest jak gdyby zdalne sterowanie, bo nie wiadomo jak to będzie w sytuacji się w przyszłości rozwijało. Być może będzie zakaz zgromadzeń całkowity, więc to jest takie zarządzenie i nasze stanowisko na przyszłość. Ja w ogóle liczę na to, że to się rozwiąże na poziomie ustawowym, tak? Bo to, co w tej chwili ustalamy, to jest jakby to, że potrafimy pracować i zabezpieczamy się na jakąś trudną sytuację. Natomiast ja liczę na to, że nastąpi regulacja w drodze ustawy bądź rozporządzenia Rady Ministrów bądź innych wyższych organów. Natomiast chciałbym poinformować Radę, że jeżeli przyjdzie taka sytuacja, to taką procedurę, jaką pan przewodniczący przedstawił, będziemy stosowali. Czyli sprawowanie nadzoru nad burmistrzem będzie w całej rozciągłości dalej sprawowane. Czyli rozumiem, że takie stanowisko podejmujemy przez głosowanie również. Kto z państwa radnych jest za podjęciem takiego stanowiska, jakie zostało przeze mnie przedstawione? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że stanowisko zostało podjęte w sposób jednogłośny. Kolejną zmianą dzisiejszego porządku naszej sesji jest wyrażenie zgody na uruchomienie rezerwy celowej utworzonej w wysokości nie mniejszej niż 0,5%. Rezerwa celowa. Może panie burmistrzu kilka słów na ten cel, tak, na ten temat. W każdym budżecie, w każdorocznym budżecie, zgodnie z przepisami rangi wyższej, jest tak zwana rezerwa związana ze zdarzeniami losowymi, zarządzaniem kryzysowym, 0,5% budżetu miasta. W tej chwili z pamięci nie przytoczę jakby wartości, ale to całkiem spore pieniądze są. Jeżeli weźmiemy w całości, ona nigdy nie była jeszcze, o ile za moich czasów, uruchamiana na pewno. Wiąże się z uruchomieniem tej rezerwy kłopot, dlatego że najbardziej oczywiste uruchomienie tej rezerwy następuje wtedy, kiedy rząd ogłosi stan klęski, wprowadzi stan wyjątkowy, na co w oczywisty sposób nigdy rządzący nie są zainteresowani, bo to się wiąże z potwornymi obciążeniami finansowymi Skarbu Państwa. Bo krótko mówiąc, rząd zaczyna pokrywać koszty działania na przykład samorządu, z czego byśmy byli zadowoleni, ale no, nie zawsze można. I chciałbym poinformować Wysoką Radę, że uruchomienie takich środków może mieć miejsce. Dotychczas doświadczenia samorządów z uruchamianiem tych środków są bardzo złe, bo zwykle burmistrz, prezydent miasta kończy na dyscyplinie finansów publicznych, bo do końca nikt nie wie, jeżeli rząd nie ogłasza stanu klęski żywiołowej, kiedy te środki można uruchomić, ale może dojść do sytuacji, kiedy uruchomić je trzeba będzie. I chciałbym radnych o takiej możliwości poinformować. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Myślę, że jest to jak najbardziej zasadne, bo zwoływanie tutaj sesji rady, podejmowanie decyzji wiąże się zawsze z przesunięciem w czasie. Nie wiadomo, jak się sytuacja będzie rozwiązywała, więc bardzo możliwe, że trzeba będzie podejmować natychmiastowe decyzje finansowe po to, żeby jakąś sytuację zażegnać w naszym mieście, czy środki higieny, czy dodatkowe jakieś maski, czy jakieś kombinezony. Nie wiadomo, to już wyobraźnia tylko powstrzymuje, jak można te pieniądze w sposób natychmiastowy wydać, oczywiście do walki z tym wszystkim. Także myślę, że takie stanowisko Rady Miasta również pozwolę sobie tutaj przeczytać. Jest to stanowisko Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie rezerwy celowej utworzonej w wysokości nie mniejszej niż 0,5%. Rada Miasta Górowo Iławeckie w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju dotyczącą zagrożeń związanych z wirusem
wyraża zgodę na uruchomienie rezerwy celowej utworzonej w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonej o wydatki inwestycyjne, wydatki wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków na obsługę długu zgodnie z artykułem 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa stanowi przeznaczenie na działania związane z zakresu zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia możliwości natychmiastowego wykonania obowiązków w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w artykule 2 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Tak brzmi nasze stanowisko i również tutaj poproszę o zagłosowanie. Czy Państwo radni jesteście za podjęciem takiego stanowiska? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś się wstrzymał? Czy ktoś jest przeciwny? Nie widzę. W związku z powyższym takie stanowisko zostało podjęte w sposób jednogłośny. Przechodzimy, Wysoka Rado, zatem już do naszych uchwał, które mamy tutaj przed sobą. Tych uchwał jest tutaj kilka, więc również tu bardzo proszę o sprawne przechodzenie tego wszystkiego, dlatego że nasze wszystkie uchwały, które dzisiaj podejmujemy, były tematem naszych spotkań i rozmów w czasie komisji. W tej chwili przystępujemy do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowa i Ławeckie na lata 2020-2035. Jest to druk numer 122/2020. Tutaj tą sytuację przedstawiła nam pani skarbnik naszego miasta i wszystko w formie tabelarycznej zostało tutaj ujęte. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany prognozy wieloletniej, prognozy finansowej miasta Górowa i Ławeckie na lata 2020-2035? Głosowanie względów technicznych odbędzie się w sposób imienny. Pani Antochów Ewa. Pan Antonowicz Czesław. Pan Bachanowicz Kamil. Jestem za. Pan Gajdamowicz Rafał. Jestem za. Pan Chorak Maciej. Jestem za. Pani Januszczak Anna. Jestem za. Pan Kinel Andrzej. Jestem za. Pan Łukianowicz Łukasz. Jestem za. Pan Rogun Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz. Jestem za. Pan Szlejer Zbigniew. Jestem za. Pani Wierzbos-Kalina. Jestem za. Pan Złoducha Łukasz. Jestem za. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. Kolejną naszą uchwałą jest uchwała dotycząca zmiany budżetu miasta na rok 2020. Tutaj również mieliśmy spotkanie z panią skarbnik. Pani skarbnik wyjaśniła nam, skąd się biorą zmiany w budżecie miasta. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2020? Proszę o wyrażenie swojej opinii. Również głosowanie imienne. Pani Antochów Ewa. Jestem za. Pan Antonowicz Czesław. Jestem za. Pan Bachanowicz Kamil. Jestem za. Pan Gajdamowicz Rafał. Jestem za. Pan Chorak Maciej. Jestem za. Pani Januszczak Anna. Jestem za. Pan Kinel Andrzej. Jestem za. Pan Łukianowicz Łukasz. Jestem za. Pan Rokun Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz. Jestem za. Pan Szlajer Zbigniew. Jestem za. Pani Wierzbos-Kalina. Jestem za. Pan Złotucha Łukasz. Jestem za. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejną naszą uchwałą jest uchwała dotycząca ustalenia stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. Jest to uchwała, nad którą również odbyła się dwukrotnie spotkanie w naszych komisjach. I w tej chwili rozmawiamy o podwyżce śmieci, Szanowna Rado.
Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Propozycja jest do zwiększenia opłaty za wywóz śmieci do 25 zł. Wynika to, ta podwyżka, z tego, że po prostu zmieniły się koszty transportu i koszty utylizacji w ZGOK-u. Z informacji, jakie tutaj otrzymaliśmy z naszego magistratu, wynika, że koszt transportu w tym roku po wygranym przetargu, po kosztach transportu, paliwa, środków wynagrodzeń, prawie o 70 zł na tonie odbiór odpadów jest wyższy. Prawie 70 zł, jest to 69 zł i 12 groszy. Dokładnie taka jest stawka. Natomiast utylizacja również tutaj poszła w górę i zależy na jakiej frakcji, bo na przykład odpady bio podrożały, utylizacja odpadów bio podrożała o 43 zł 20 groszy w ZGOK-u, plus jeszcze transport, czyli to jest około 120 zł. Odpady zmieszane, również transport prawie o 70 zł jest droższy i utylizacja odpadów zmieszanych w ZGOK-u w Olsztynie jest droższa o 50 zł 76 groszy. Gabaryty, czyli nasze wszystkie śmieci, przepraszam, czyli nasze wszystkie meble, lodówki wystawiane. Lodówki nie, to są elektrośmieci, czyli gabaryty, czyli najczęściej meble wystawiane przez naszych mieszkańców są droższe, utylizacja tego jest aż o 108 zł. Są to dane oficjalne, które otrzymaliśmy ze ZGOK-u. Także widać, że gabaryty podrożały bardzo dużo, bo dla utylizacja jest 108 zł, a transport 70 zł. Czyli to jest, gabaryty poszły aż o 170 zł. Wynika z tego, że po prostu nie mamy wpływu na tą sytuację. Śmieci podrożały i będą drożały tylko o koszty transportu i utylizacji. I to jest około 120 zł na tonie. Mieliśmy dwukrotnie spotkanie z naszą panią inspektor, która w sposób szczegółowy przedstawiła to wszystko nam w sposób graficzny, jak to wszystko wygląda. I proszę bardzo w tej chwili o dyskusję, o zajęcie tego stanowiska. Proszę bardzo, pan radny Łukianowicz. Szanowna Rado, analizowałem wszystkie te koszta ponoszone na śmieci. Wydaje mi się, że naszym problemem nie jest fakt podwyżek odbioru tych odpadów czy transportu. No to też jest jakaś tam podwyżka. Ale myślę, że największym problemem jest to, że dużo osób po prostu nie segreguje dalej, a ceny tych odpadów ustawa nakazała nam, żeby wszyscy segregowali po prostu, a dalej mieszkańcy nie segregują. Myślę, że to jest główny problem nasz. Myślę, że też nie powinniśmy karać tych osób, bo podwyżka ta, którą planujemy, 25 zł, myślę, że będzie jakimś rodzajem kary dla tych osób, które do tej pory segregowały uczciwie. Natomiast nie wiem, ile my nałożyliśmy tych stawek do tej pory, tych wyższych, bo 34 zł jest teraz ta wyższa stawka. Z tego, co dowiadywałem się na komisjach, tych kar, tych decyzji było nałożonych do tej pory niewiele. Także wydaje mi się, że jako Urząd Miasta powinien po prostu bardziej przykładać większą uwagę do tego, żeby te kary po prostu nakładać, czy bardziej kontrolować to wszystko. Bo takim sposobem, że my tylko podwyższamy te śmieci, no to wydaje mi się, że do niczego nie dojdziemy. Owszem, ja się zgadzam, że ta podwyżka powinna być, tylko no, wydaje mi się, że to jest za duża stawka, tak? A tych kar do tej pory, no rodzaj to jest kary, no bo to niby jest zwiększona stawka, no może źle to nazywam jako kara, ale no to jest zwiększona stawka. Do tej pory dużo osób tej zwiększonej stawki nie płaciło. Natomiast z tych analiz wszystkie, które tutaj są dokonane, wynika, że ludzie dalej w większości nie segregują. Ci, co nie segregowali, bo ci, co segregowali, no to wszystko dalej segregują. Natomiast ci, co nie segregowali, nadal nie segregują i myślę, że urząd bardziej tutaj powinien w tą stronę pójść może, jakoś kontrolować to bardziej. Bo mówię, z samymi zwiększonymi stawkami to myślę, że do niczego nie dojdziemy. No, takie jest moje zdanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz się zgłasza do odpowiedzi. Absolutnie rozumiem wątpliwości pana radnego, ale jestem przekonany, że pani Katarzyna na komisjach przedstawiała państwu fakt, że te kontrole były bardzo częste we wszystkich właściwie wspólnotach miasta, osobiste. Na początku również sam brałem udział w takich kontrolach. Były nakładane podwyższone opłaty też na mieszkańców. Natomiast kłopot jest trochę taki, że nawet te osoby, które segregują, to ta segregacja jest dużo za słaba.
Z tego co wiem, bodajże gmina miejska, wiejska podniosła też tą opłatę trochę mniej niż my, ale na terenie miasta poziom segregacji jest 30%, a w gminie wiejskiej procent 50%. Czyli połowa śmieci, które wjeżdża ze wsi, jest posegregowana. To jest trochę specyfika, to nie jest tak, że mieszkańcy miasta są gorsi, bo moi drodzy, ze wsi nie wyjeżdżają odpady bio de facto z gospodarstw, tak? Prawie papieru nie ma. Miasto ma trochę inną specyfikę i tu jest nam niewątpliwie trudniej. Bardzo trudno by było zrealizować to, co trochę pan radny sugerował, tak? Bo ja rozumiem, że znaczy, że mam deficyt w budżecie śmieciowym, wyrównać tym, że nałożę 675 decyzji nakładające kary, stąd będę miał kasę i zbilansuję budżet. No tak się nie da i to chyba jesteśmy zgodni. Ta kwota, która została wyliczona, zakłada, że pewna część dochodu ze sprzedaży śmieci będzie pochodziła z nałożonych kar, ale tak jak mówię, gdyby podejść restrykcyjnie do kontroli śmietników, to ja nie wiem, ilu mieszkańców by tej podwyższonej opłaty nie miało. Bo w pierwszym rzędzie jakby kontrola dotyczy śmieci segregowanych. To jest absolutnie esencjonalne. Najpierw musi być czysty plastik, dobrze wyrzucony papier, dobrze wyrzucone bio, bez zanieczyszczeń. To jest pierwszy krok. Ale tak naprawdę najważniejszą rzeczą jest to, żeby nie było prawie śmieci zmieszanych. A ciągle nawet z tych wspólnot, które segregowały i deklarowały segregację wcześniej, czy domków jednorodzinnych, najcięższa frakcja, która wyjeżdża, to są dalej śmieci niesegregowane, te zmieszane. Czyli tu jest jakby klucz. Kluczem i priorytetem naszego samorządu na następne lata będzie nie tyle kontrola śmieci segregowanych, czyli plastiku, papieru, butelek czy szkła, no bo tam już musi być ok, bo nie może być tak, że wyjeżdża plastik z miasta i on jest uznawany za śmieci niesegregowane, bo był zanieczyszczony. Ale będziemy kontrolowali to, co znajduje się w czarnych pojemnikach, bo tam ma być jak najmniej. I to też jest proces. Trudno, słuchajcie, na Zachodzie segregacji uczono się przez pokolenie. A w Polsce, i to nie jest ani wasza wina, ani moja, że w Polsce trzeba ludziom to było wprowadzić w ciągu 3 lat, 4 od razu. W jakiś taki dosyć naprawdę restrykcyjny sposób. Uważam, że i tak społeczność nasza wykonała wielką pracę, bo ta segregacja w Górowie na tle województwa jest naprawdę okej. No ale co ustawimy ten system, żeby działał i był w miarę akceptowalny finansowo, to coś ustawodawca wymyśli, tak? Bo dotychczas tak naprawdę część opłat ponosiły osoby, które segregują, więcej znacznie płaciły osoby, które nie segregują i bilans, wszystko się zbilansowało. Natomiast w tej chwili nie dość, że ceny poszły do góry i na to nie mamy wpływu, no żadnego. Tu się nic nie da zrobić. Można by było rzadziej wywozić śmieci, ale przepraszam, w mieście by zaczęło śmierdzieć. Bo trzeba byłoby budować nowe śmietniki, żeby pomieścić śmieci, które są dodatkowo. Więc ta częstotliwość wywozu śmieci, która jest w tej chwili, jest optymalna. Bardzo się zrobiły restrykcyjne przepisy. Krótko mówiąc, nie można we własnym zakresie zagospodarowywać już pewnych frakcji. No wiecie jak to, kiedyś robiono to sposobem gospodarczym. Ale teraz każdy z Państwa ma telefon, więc wszystkie śmieci wyjeżdżają na wysypisko. Tak? Nikt nie pali już mebli, ani papieru i Państwo to wszystko wyrzucają do śmietnika. I bardzo dobrze, bo trzeba dbać o środowisko. Ale nagle nam się pojawiło kilkadziesiąt ton dodatkowych śmieci. I to one za darmo nie wyjadą z miasta. Także ja absolutnie rozumiem wątpliwości pana radnego. I one mi też towarzyszą. Ale no, nie jesteśmy w stanie dopłacić do śmieci z budżetu miasta. I też nie może być sytuacji takiej, że bo na dziś wiemy, że kilkaset tysięcy nam w budżecie brakuje, żeby spiąć system śmieciowy, zakładając, że tych śmieci w tym roku będzie mniej więcej tyle samo, ile w zeszłym, a wiemy z doświadczenia tych paru lat, bo analizujemy to bardzo dokładnie, że ilość śmieci się generalnie nie zmienia. Mówię o tonażu, który wyjeżdża z miasta, więc koszt będzie podobny. I nie będzie nas stać w listopadzie, żeby dopłacić. Nie będziemy wywozić, wiecie, tu jest dylemat. Gdzieś tam w Polsce takie rzeczy się działy, ale to myślę sobie, że Górowo jest za poważnym miastem, żeby sobie na takie rzeczy pozwolić. Żadna podwyżka nie jest fajna. Bardzo tam radny Bachanowicz, bardzo proszę do mikrofonu, bo będzie pogłos. Ja bym chciał tylko prosić przewodniczącego komisji wiodącej o przedstawienie opinii komisji, jaka jest w tym celu. Dziękuję.
Tak, jeszcze radna Antochów się zgłasza. Ja takie dwa słowa. Pan burmistrz tutaj mówił o tym, że w gminie śmieci zostały podwyższone mniej. Rzeczywiście zostały podwyższone mniej. Rozmawiałam tam z radnymi z gminy. A to dlatego mniej, ponieważ ta częstotliwość wywozu śmieci w gminie to jest, proszę Państwa, raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu to jest maks. U nas w mieście jest to trzy razy w tygodniu śmieci zmieszane, tak? Oprócz tego dochodzi nam jeszcze raz w tygodniu plastik i raz w tygodniu szkło i bio raz w tygodniu. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj pan burmistrz zwracał uwagę na śmieci zmieszane. Miałam ostatnio taką, że tak powiem, historię. Przyszła pani na śmietnik, wyrzucała śmieci. Wrzuciła do zmieszanych śmieci niewysegregowane. Zwróciłam tej pani uwagę, więc pani mówi, ale przecież to są śmieci zmieszane. Proszę państwa, to, że na kolebie jest napisane śmieci zmieszane, ale proszę przeczytać jeszcze niżej. Śmieci zmieszane po wstępnej segregacji, czyli tam wrzucamy już to, czego nie możemy wysegregować, tak? Takie odpadki tak zwane. Tam nie może wylądować butelka, tam nie może wylądować opakowanie po mleku, soku, czy jakiś karton lub gazeta, tak? To ja bym miała tyle. Dziękuję bardzo. Również poprę właśnie koleżankę radną. Ja myślę, że tutaj społeczeństwo również widząc i czując śmieci zmieszane, więc uważa, że jeżeli wszystko jest tam wrzucone do worka zmieszane, to są śmieci właściwe. To jest również nieprawda, bo to są śmieci zmieszane po segregacji, tak? Czyli te śmieci zmieszane powinny być wcześniej wysegregowane, czyli plastik, butelki, puszka po konserwie i tak dalej. Do śmieci zmieszanej trafiają tylko śmieci zmieszane. Czyli które są już po tej ostatniej segregacji. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Gospodarki, który o przedstawienie sytuacji, jaka była na komisji. Szanowni państwo, na spotkaniu Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 9 marca nasza komisja składa się z 5 osób, 4 osoby były za podwyżką, 1 osoba się wstrzymała. A w ogóle korzystając z głosu, skoro to już jestem przy mikrofonie, szanowni państwo, ja już powtarzałem to na komisjach poprzednich, że skoro wszyscy się zgadzamy z sytuacją, że śmieci powinni być podwyższone, możemy się sprzeczać tylko o cenie, w jakiej to kwocie, ale skoro nam brakuje i trzeba było tylko jeszcze dodać, że do tej pory mieliśmy dwie frakcje, frakcję segregowaną i frakcję niesegregowaną. Teraz została tylko jedna frakcja segregowana, która jest dużo, dużo niższa od tej niesegregowanej. Nie? Także no, ja mam tyle, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby? Pani Grażyna Sawicz jeszcze się zgłasza. Ja tylko chciałam powiedzieć, że no, część z nas myślała o tym, żeby może przedłożyć to w czasie po prostu tą podwyżkę, ale większość zasugerowała, że to no, wynika z ustawy, wynika z podwyżek, tak jak pan przewodniczący powiedział, więc no, każda przedłużony czas tej podwyżek tylko jeszcze by zwiększył tą kwotę, więc no po prostu wydaje mi się, że no, nie mamy innego wyjścia o tak. Pan radny Szlejer się zgłasza. Bardzo proszę do mikrofonu, panie Zbyszku. Problem częstotliwości wywozu śmieci. Mówię to o swoim podwórku. Śmieci są wywożone 3 razy w tygodniu. Nie wiem po co, bo oni jadą po powietrze. Tam nie ma w tym pojemniku tyle śmieci. A to też jakieś koszta generuje. Żeby naprawdę zastanowić. Druga sprawa. Mówimy tu o kosztach, o podwyżce paliwa. Mam takie pytanie, może nie do pana burmistrza bezpośrednio, tylko do włodarzy miast, którzy spotykają się i na tym zgodzie. Co będzie, jak paliwo stanieje? Czy nam też stanieje? Śmieci? Bo wszystko mówi, z GOKi se generują koszty. Tak, nie jest tajemnicą, że paliwo niedawno kosztowało 5,30. Na dzień dzisiejszy kosztuje 4,75, u nas tu w Górowie na przykład, nie? Czy jak będzie paliwo spadać, a są takie tendencje, czy my też będziemy mieli? Tam firma tamta z GOKi coś tego nie biorą pod uwagę, tylko po prostu wzięli sobie pułap, gdzie paliwo tyle i tyle kosztowało i będą się trzymać dalej, bo wszystko wzrosło. Ale też tanieje. Czy nam stanieje w ogóle wywóz śmieci? Od tego trzeba było zacząć, jeżeli jest możliwość, że tego. I uważam, że tu pan burmistrz, mówię tutaj nie personalnie o panu, tylko o wszystkich tych włodarzach miast, którzy tam korzystają z tych zgoków czy coś, gdzieś spotykają się i dyskutują na temat śmieci, żeby ten problem poruszyli. Jeżeli jest wysoko, proszę bardzo, podwyższamy, ale jeżeli coś spada, to jeżeli można podwyższyć, jak coś idzie w górę, to jak coś spada, to moim zdaniem też można obniżyć te ceny. A częstotliwość wywozu, to nie wiem, czy jest taka tutaj konieczna. No mówię o swoim podwórku, nie mówię o całym mieście.
U nas śmieci wywożą w sobotę i tak. Segregowane wystarczy, że raz w tygodniu, w sobotę przyjadą. Ale tutaj bajadera w ciągu tygodnia trzy razy. Znam swoje śmietniki, ale tam nie ma takiej potrzeby. To wystarczyłoby, ja nie wiem, raz w tygodniu. A też koszt jednak dojazdu do tego śmietnika, to jest na trzy, to jest trzy razy, nie? A co chodzi o śmieci, jestem za tym, żeby podwyższyć, ale co do stawek, to bym też dyskutował. Było tak, że nie mieli, nie, że jako pierwsi nie podwyższymy. No na razie z tego, co się zorientowałem w Bartoszycach, Bartoszyce nie podniosły śmieci. Jest, może by jeszcze przeczekać, nie wiem, miesiąc. A jeszcze proszę, jeszcze tak. I mówię kwestia, tak jak tu wspomniał kolega Czesław, no podwyższyć tak, kwestia stawek. Dobrze, pan burmistrz, później tak, pani Antochów Ewa. Ja się nie zgodzę z kolegą radnym odnośnie częstotliwości. No akurat, nie może nieszczęśliwie, ale wynoszę śmieci do takiego boksu, gdzie jest nas 68 rodzin. I naprawdę, nasze koleby są zapełnione i czasami nawet jeszcze stoją śmieci na posadzce. Dziękuję. Ja uzupełnię wypowiedź. Pan burmistrz? Absolutnie zgadzam się z tym, co mówi pan Szlejer, że u niego tych śmieci jest jakby mniej. Natomiast tak jak mówi pani Ewa Antochów, w innych obudowach śmietnikowych one się wysypują. Czyli jakby tutaj pod tym względem kierujemy się potrzebą terenu całego miasta i w sumie te śmieciarki nie wyjeżdżają nigdy jakoś specjalnie puste. Zawsze są pełne. Jeśli chodzi o odkładanie podwyżki w czasie, to nie jest tak, że wiecie, jak się odłoży, to będzie taniej. Myśmy analizowali, że jakby globalnie co miesiąc płacimy więcej niż miesięcznie zbieramy od mieszkańca, więc to się kumuluje. I tak jak rozmawialiśmy na komisjach, żeby potem wyrównać deficyt na koniec roku, to trzeba by, zakładając przesuwanie podwyżki w czasie, trzeba byłoby co miesiąc złoty 50 więcej. To trochę nie o to chodzi, tak sobie myślę. Jeśli chodzi o inne miasta, to ja jestem po rozmowie z wieloma burmistrzami i tak naprawdę te decyzje będą zapadały systematycznie. Pewnie są miasta, które stać na to, żeby zdjąć z innych wydatków i dołożyć tymczasowo do śmieci, ale tak za bardzo mi się nie chce w to wierzyć. Myślę sobie, że wszystkie samorządy będą systematycznie podnosiły. Wiem, że takie działania podejmują Bartoszyce. Nie wiem, czy Orneta już podniosła, ale jak rozmawiałem z panem burmistrzem, to dokładnie o takiej samej stawce rozmawiają. Krótko mówiąc, to jest tak, jak już na komisjach wam mówiłem. Istnieją pewnego rodzaju decyzje, które czasami mam wrażenie, że większość sejmowa sceduje na samorządy złośliwie. No bo jaki wpływ państwo mają na to, ile kosztuje przyjęcie śmieci na składowisku, czy zagospodarowanie ich zewnętrzne, i jaką ofertę złoży firma, która je wywozi. Tak? Urząd Miasta zbiera te dwie zmienne, mnoży przez liczbę śmieci, które z miasta wyjeżdża i dzieli na liczbę osób, która taką opłatę składa. Ja przedstawię najprostszy, upraszczam to troszkę, tak? I wychodzi, krótko mówiąc, żeby system się bilansował, czyli żeby tyle ludzi, ile państwo wpłacą za śmieci, żebyśmy mogli tyle zapłacić i wyjść na zero. Nie dokładać z innych rzeczy, no bo tak naprawdę nie bardzo jest z czego. I nakłada się obowiązek, żeby radni podjęli uchwałę. No i przez lata powodowało to tak naprawdę patologię, że samorządy z innych zadań dokładały do wywozu śmieci. Myśmy kiedyś poruszyli tą sprawę, że przez te początkowe okresy czasu trzeba było ludzi nauczyć, te śmieci kiedyś były bardzo tanie, one stopniowo drożały, to część tego ciężaru zdejmowaliśmy z mieszkańców, dopłacając z budżetu. No, ale już w tej chwili nie ma z czego po prostu. Dziękuję bardzo. Pani Grażyna Sawicz się zgłaszała. Nie, no ja chciałam tylko poprzeć panią Ewę, bo chodzi o to, że ta częstotliwość jest wystarczająca, nie może być zmniejszona, dlatego że mówię w imieniu wspólnot, które są liczne i rzeczywiście u nas te koleby też są przepełnione, więc absolutnie nie ma mowy o tym, żeby rzadziej wywozić te śmieci. Dobrze, ja chcę powiedzieć, że na dzisiejsze spotkanie, na dzisiejszą sesję byli zaproszeni przedstawiciele firm świadczących usługi EcoBart i Bartco. Dzwonili panowie tutaj do mnie, usprawiedliwili swoją nieobecność, po prostu nie mogli być ze względów tutaj różnych na dzisiejszym spotkaniu, pewnie przedstawiliby z czego się biorą te koszty. Ja chcę powiedzieć tutaj, no, że to jest no, matematyka, w tym momencie w śmieciach jest matematyka. Tamten rok 19, stawka, która była zaproponowana, była wyliczona w sposób w miarę precyzyjny, dlatego że
zamknęła się na zero. Miasto nie dołożyło, bo taka jest istota działania tego systemu, że po prostu ten system ma napędzać się sam, miasto do tych śmieci nie dokłada. W tym roku również matematyka wskazuje na to, że te śmieci muszą, czy wychodzi na to, że powinny wzrosnąć do 25 zł, czyli o te 8 zł, też również z czystej matematyki. To nie jest podwyżka, to są tylko koszty związane z podwyżkami na transporcie i na utylizacji w Zgoku. Mówiliśmy o tym również wielokrotnie, do tego Zgoku Olsztyńskiego należy 37 gmin. 37 gmin z województwa warmińsko-mazurskiego wozi tam swoje śmieci i mają również podobne dylematy, bo te śmieci, jeżeli drożeją dla nas, to drożeją również dla tamtych gmin. Także tak to wychodzi. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym temacie? Pan radny Antonowicz, przepraszam. Proszę Państwa, ja od siebie mówiąc, jestem w sumie daleki od tego, żeby odsuwać tą podwyżkę w czasie, bo uważam, że 25 zł, które jest na dzień dzisiejszy ta propozycja, to lepiej dzisiaj przyjąć taką uchwałę, żeby było 25 zł, niż za miesiąc, żeby było 27 czy jeszcze drożej, nie? Bo to też robimy podwyżki dla społeczeństwa, też również dla siebie. Wiadomo, że każda podwyżka boli, mnie też boli, nie? Że trzeba płacić więcej, ale no niestety matematyka to matematyka. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Gajemowicz jeszcze. Ja tu chciałem nawiązać do tego, co mówiła tutaj pani radna, jeżeli chodzi o śmieci zmieszane. Doszedłem do jednego wniosku, że chyba jeszcze za słabo tutaj system edukacyjny pod kątem segregacji działał, bo musimy się na tym jeszcze bardziej skupić. Skoro są osoby, kiedyś rozmawialiśmy już na ten temat, że osoby starsze sobie łatwiej poradzą jak te osoby młodsze, a jednak jest odwrotnie, także musimy wrócić tutaj do podstaw i zacząć od edukacji, bo to, co powiedział radny też, samo podnoszenie to tutaj no też chyba do dobrej drogi no, nie doprowadzi. Także tutaj warto by było się też skupić na edukacji, uświadomić ludziom, że mamy tutaj już tylko segregować, a zmieszane śmieci trafiają tam, praktycznie ma ich nie być, praktycznie ma ich nie być. Także tutaj taki mój wniosek i uwaga. Bardzo proszę, pani radna Wierzbowska. Zgadzam się z edukacją, panie radny, ale rok temu o tej edukacji mówiliśmy bardzo głośno. Pani Kasia, inspektor z Urzędu Miasta, naprawdę ponaklejała na każdych boksach instrukcje, gdzie do czego mamy co do czego mamy wrzucać. Były informacje i edukujemy i w szkołach, i w przedszkolu, więc ta edukacja troszeczkę za długo trwa. A jeśli nie podniesiemy tych śmieci, no to niestety za pół roku okaże się, że u nas śmieci będą kosztowały 50 zł. Jestem za podniesieniem tych śmieci jak najszybciej, bo niestety nie zwolni nas z opłat nikt. Musimy podnieść, aby po prostu zapobiec, jak to się mówi, z naszego budżetu nie mamy pieniędzy, żeby po prostu dołożyć do tych śmieci z miłą chęcią. I ja i każdy z nas chyba by te pieniążki oddał, tak, z budżetu dla mieszkańców, ale nie ma takiej możliwości. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Antochów Ewa. Ja jeszcze dwa słowa. Tutaj pan radny mówił o osobach starszych. Uwierzcie mi państwo, często chodzę na śmietnik i ci ludzie starsi naprawdę fajnie to robią. Oni się poczuwają naprawdę do odpowiedzialności i to chyba nie starsi jednak tych śmieci nie segregują, ale właśnie ludzie młodzi. Wysyłanie ze śmieciami dzieciaków na śmietnik, gdzie dziecko wpada, rzuca gdziekolwiek śmieci nieposegregowane, a ludzie starsi naprawdę fajnie to robią. Też spotkałam panią starszą, która fajnie sobie chodziła, miała na to czas, tak, podzieliła. Nawet jej podziękowałam, pochwaliłam ją. To jest naprawdę fajne. I biorą sobie to do serca, tak? Proszę państwa, naprawdę segregujmy te śmieci, bo tak jak widzę tutaj wywóz śmieci wysegregowanych, tak naprawdę wysegregowanych, to nas kosztuje tylko złotówkę z haczykiem.
A jeśli tych śmieci nie posegregujemy, albo na przykład są śmieci posegregowane i ktoś wrzuci worek śmieci niesegregowanych, oni nie będą patrzyli, że tam jest posegregowany tylko jeden worek. Oni to biorą wszystko jako śmieci niesegregowane i wtedy to kosztuje 600 zł. Tak? Także różnica jest, kalkulacja. Naprawdę, proszę Państwa, przyłóżmy się dla nas wszystkich, dla naszych dzieci. Segregujmy te śmieci. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Ukujanowicz. Przemyślenie. Jeżeli my w tych wszystkich wyliczeniach, które tu otrzymaliśmy, zakładamy, że liczba śmieci segregowanych praktycznie nie zwiększy się, a niesegregowanych zostanie na tym samym poziomie, no to jaka tu jest zachęta dla mieszkańców do segregacji? Także ci, którzy segregowali, zostaną ukarani, tak jak powiedziałem wcześniej. Ja będę się temu upierał. Tak? Przepraszam, że wejdę w słowo, ale na komisjach pani Kasia przedstawiała, że w tej kalkulacji nowej jest założona, bo to jest optymistyczna kalkulacja, bo nam jakby z naszych wyliczeń wychodzi trochę wyższa kwota tej podwyżki koniecznej, ale zakładamy, że poziom segregacji w roku 2020 wzrośnie. Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć dokładnego poziomu, a pani radna pamięta, do 40, czyli o 10% zakładamy, że w tym roku będzie lepsza segregacja, żeby wystarczyło nam 25 zł. Także tu w tej kalkulacji jest założone, że segregacja w mieście wzrośnie. Oj, bardzo minimalna według tego, co sprawdzałem. Ja myślę, że pani radny, 10% to jest bardzo dużo. Jest 30, zakładamy, że będzie 40% segregowanych. Jeżeli nie osiągniemy tego wzrostem segregowanych, no to trzeba będzie nakładać kary, tak? Także nie zgodzę się tu z panem burmistrzem. Uważam, że tam była między innymi odjęta spora część tych odpadów niesegregowanych z tego względu, że tereny niezamieszkałe odrzucamy. Także faktycznie się zgodzę, że tam duża część tych śmieci niesegregowanych została zmniejszona. Natomiast co do samych mieszkańców, czyli terenów zamieszkałych, tam te różnicy praktycznie nie ma. Zakładamy w tych wyliczeniach, że z miesiąca na miesiąc te odpady się nie będą zmieniały, że tyle samo będziemy mieli jednych odpadów, jak i drugich i takie stawki przyjmujemy. I to, tak jak już tu jeden z radnych powiedział, dosyć wcześnie to robimy. Także nie wiemy, co będzie się działo za miesiąc, za dwa, za trzy. A może mieszkańcy zaczną segregować dużo lepiej, jeżeli jeszcze by te stawki do tego doszły, te wyższe, które tam mamy, no bo właściwie nie wiem, po co te stawki, skoro my tych stawek wyższych praktycznie dla mieszkańców nie dajemy, tak jak już wcześniej wspominałem. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Szkoda, że nie ma przedstawicieli śmieci na bramie tego drogu, po prostu będą niż. Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie, panie przewodniczący, przynajmniej częściowo. Jeśli chodzi o cenę wywozu śmieci z miasta, to jest przetarg, który organizuje Urząd Miasta i cena, którą oferuje przedsiębiorca, ma wkalkulowane zarówno optymistyczną wersję, że im koszty spadną, zarobi firma więcej, ale również pesymistyczną, bo to paliwo równie dobrze mogło pójść do góry. No, akurat powiem, sytuacja geopolityczna powoduje, że paliwo spadło. Natomiast, i to jest jedna składowa. Krótko mówiąc, w tym roku cena za wywóz śmieci jest konstans. Natomiast drugą składową, jak mniej więcej połowa kosztów, to jest to, ile płacimy za śmieci na bramie z GOK-u. I tutaj decyzje o wysokości ceny podejmują udziałowcy w głosowaniu. Cennik olsztyńskiego z GOK-u jest przyjmowany w głosowaniu przez przedstawicieli 37 gmin na podstawie kalkulacji przedłożonej przez prezesa i on ulega nieustannie zmianie. W tej chwili trwają podejścia z GOK-u, żeby znowu tą cenę podnieść. Trwają zmiany umowy spółki, ponieważ Olsztyn chce objąć większą liczbę udziałów. Małe samorządy się zebrały i próbują temu przeciwdziałać. To szczegółowe historie, myślę, że nie czas, żeby o tym rozmawiać, natomiast trwają negocjacje mniejszych samorządów z dużym Olsztynem i jego partnerami bezpośrednimi i tą cenę ustala ZGOK. I krótko mówiąc, jeżeli ZGOK-owi koszty spadną, to wówczas jest oczywiste, że cena śmieci na bramie spadnie również. Natomiast to nie jest... Dotychczas jeszcze takiej sytuacji nie widziałem. A żeby jeszcze odpowiedzieć na pytanie panu radnemu Łukaszowi Łukianowiczowi, tak jak w zeszłym roku spotkaliśmy się na poziomie, no, mniej więcej po wakacjach, żeby ocenić system śmieciowy i cenę śmieci przyjętą w roku 2019, to ja myślę, że oczywiste dla wszystkich jest, że zrobimy dokładnie to samo.
jeżeli się okaże nagle, że mieszkańcy segregują znacznie lepiej albo cena na bramie z GOK-u spadnie, to wówczas spotkamy się, obniżymy. Mam nadzieję, że podnosić nie będziemy musieli. Ja wam powiem tak, naprawdę, ja myślę sobie, że nikt poza jasnowidzami wam nie powie, co będzie w sierpniu. Szczególnie biorąc pod uwagę sytuację w kraju i w Europie i na świecie. Zgłasza się pani Sawicz. Ja tylko chciałam powiedzieć, że tak sobie myślę, że w ubiegłym roku pani inspektor wyliczyła i zrobiła te wyliczenia takie prawidłowe i się w zasadzie nie pomyliła, więc myślę, że ona nie ma tendencji do zawyżania sztucznego, więc że te wyliczenia w tej chwili też są takie adekwatne i że raczej nie będziemy musieli kolejnej podwyżki robić w tym roku w perspektywie czasu. Pani radna Wierzbowska. A ja tylko bym prosiła, żeby te wszystkie wyliczenia zostały umieszczone na naszej stronie, naszego miasta, dobrze? Dlatego, żeby mieszkańcy wiedzieli dokładnie wszystko po kolei, jak to zostało wyliczane. I to będzie też również jako edukacja naszych mieszkańców, ile nam brakuje do tych śmieci naszych. Myślę, że jest to dobra propozycja. Wszyscy państwo radni otrzymaliście tutaj tabelki wyliczenia. Tutaj nie ma jakiejś tajemnej wiedzy z Księżyca. To są wszystko wyliczenia i to jest bardzo precyzyjne. Wszystko napisane, wszystko jest do sprawdzenia. Ja tylko dodam i powiem głośno, że tamten rok 2019 zamknął się różnicą na minus 16 tysięcy. Czyli te wyliczenia, które były przedstawione, no tylko 16 tysięcy, czyli było w miarę precyzyjnie. W tym roku, uwzględniając tylko wyłącznie podwyżkę transportu i utylizacji, daje to kwotę 312 tysięcy. 312 tysięcy. Jeżeli 312 tysięcy podzielimy na 3200 mieszkańców, którzy są w systemie, to daje podwyżkę ponad 8 zł tutaj, tak? Także dlatego ta podwyżka jest o 8 zł. To nie jest podwyżka, to jest tylko dopłata do różnicy wynikającej z kosztów transportów i utylizacji. Jeżeli nie podejmiemy takiej decyzji, miasto będzie musiało zapłacić 320 tysięcy, że tak powiem, na śmieci tutaj, tak? A ta tendencja, jak wszyscy obserwujemy, jest co roku. Także przed tym dylematem podwyżki śmieci, niepopularna decyzja, niechciana, nielubiana, będziemy musieli taką decyzję pewnie podejmować co roku czasu. Ze względu na podwyżki prądu, energii, kosztów pracy i tak dalej, i tak dalej. To jest matematyka, to jest wszystko sprawdzalne. Tak jak mówiła tutaj koleżanka radna, pani inspektor w miarę precyzyjnie to wszystko wyliczała i wychodzi, że to jest podwyżka rzędu około 8 zł na mieszkańca. To nie jest wszystko do sprawdzenia. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Łukasz, proszę bardzo. Jeszcze mam pytanie do pana burmistrza też odnośnie działania z GOK-ów, bo jeżeli te zgoki będą nam podnosić tak co chwilę, bo teraz już słyszymy, że o czerwcu, że będzie kolejna podwyżka, no ileś gmin jest jakby tymi współwłaścicielami, tak, tego zgoku, czy ma jakiś wpływ na ten zgok? No, czy my możemy coś jako gminy zrobić? No bo nie może tak być, że co chwilę słyszymy o kolejnych podwyżkach w kółko, także nie wiem, za rok czy za dwa może będzie po 50 zł. Trzeba zrobić podwyżkę, żeby to funkcjonowało. Także tu jest moje pytanie. Jak te zgoki funkcjonują i my jako samorządy, między innymi Górowski, czy mamy jakiś wpływ na to, żeby tych podwyżek aż takich nie było w zgoku? Dziękuję. Jako samorząd Górowski jesteśmy najmniejszym udziałowcem zgoku. Natomiast jak dobrze wiecie, współpracujemy z bardzo dużą liczbą samorządów. Bardzo wiele członków stowarzyszenia naszego, którego też jesteśmy członkami, czyli CITASLOW, jest w zgoku olsztyńskim. I jesteśmy w stałym kontakcie. Głosujemy pakietami. Tak, także to głos Górowski jest częścią większego głosu. Natomiast całkiem obiektywnie trzeba powiedzieć, tak jak zawsze miałem poczucie, że uczestnictwo w zgoku budziło moją wątpliwość. To jest jeszcze decyzja, która zapadła przed rokiem 2010, kiedy byłem burmistrzem, ale już wówczas jako radny też zadawałem sobie to pytanie. I zawsze myślałem, że na przykład taki Kętrzyn robi bardzo sprytnie, nie będąc w żadnym systemie, bo Kętrzyn nie jest w żadnym udziałowcem niczego. I zawsze, kiedy rozmawiałem jeszcze z ówczesnym burmistrzem Kętrzyna, on mówi: słuchaj, zobaczysz, wyjdziemy na tym lepiej, oddamy śmieci tam, gdzie będzie taniej. I się okazało, że to było bardzo optymistyczne i jednak błędne założenie, bo się okazało, że wszystkie systemy śmieciowe istniejące w województwie są przepełnione. ZGOK ma, już nie pamiętam ile, dziesiątków tysięcy śmieci za dużo niż pierwotnie planował i musi je przekazywać za duży koszt dalej.
Więc trzeba rozbudować nasz system, w którym jest Górowo. Pozostałe systemy robią się coraz droższe. I tak jak olsztyński ZGOG przez lata był najdroższym systemem, tak zawsze nam mówiono, zobaczycie, będzie może nie, że tańszym, tylko tańszym od innych. I wygląda na to, że rzeczywiście tak może być. Dlaczego? Większość systemów, które w naszym województwie jest podzielone na kilka jakby takich regionów, funkcjonuje w oparciu o segregację śmieci, ale z tą frakcją, która jest nieposegregowana, na koniec niewiele się robi. One są składowane. I teraz od składowania śmieci ze względu na przepisy związane z ochroną środowiska płaci się najwięcej. Czyli krótko mówiąc, to w cennikach wygląda różnie, ale po prostu największe miliony płaci się za to, że się zakopie w ziemi. Właściwie prawie już tego nie można robić. Tak zwane. I teraz ASGOK od początku zakładał, że te śmieci, które już nie da się wysegregować, sprzedać, przerobić, zamienia się na paliwo, które będzie spalone w ciepłowni olsztyńskiej. I w tej chwili już rzeczywiście idą pełną parą prace nad tym, żeby tą ciepłownię, która spali odpady, tę końcową frakcję ze ZGOK-u, zaczyna być to coraz bardziej realne. To było bardzo trudne przedsięwzięcie, bo wiecie, jak ludzie reagują na hasło spalarnia śmieci. Ale jakoś tu w Olsztynie już idzie. I teraz krótko mówiąc, jeżeli się okaże docelowo, że śmieci ze ZGOK-u będą skutecznie spalane, i to nie jest tak, że ktokolwiek zapłaci za to paliwo. Nie, na dzisiaj tą ostatnią frakcję śmieci, popioły, się przekazuje cementowniom, którym trzeba zapłacić za to, że to wezmą. Bo inaczej nie wezmą. Czyli jakby śmieci są z punktu widzenia osoby, która je produkuje, są kłopotem i ogromnym kosztem. Ale żeby dopłynąć do brzegu w tym, o czym opowiadam. I Kętrzyn sobie zakładał, że swoje śmieci znajdzie najtańsze i pach i będzie najsprytniejsze. Co się okazało? W tej chwili nie pamiętam, ile śmieci kosztują w Kętrzynie, ale 31,50. No właśnie, znacznie więcej. Jeżeli Kętrzyn nie stanie się częścią, nie zapłaci składki, tak jak Górowo, Bartoszyce, Lidzbark w jakiejś instalacji, to za chwilę będą płacili za śmieci jeszcze więcej. Więc krótko mówiąc, na cenę śmieci na bramie w ZGOK-u jakiś wpływ mamy, ale nie magiczny. Bo jeżeli koszty działania zakładu są X, no to uchwałą wspólników spółki nie możemy zrobić, żeby były Y. Prezes ZGOK-u jasno mówi, jeżeli samorządy nie zgodzą się na podwyżkę ceny na bramie, to on stawia spółkę w upadłości. Zgodnie z prawem, bo zarząd ma obowiązek spółkę, która może utracić płynność finansową, postawić w stan upadłości. I mamy Neapol, czyli śmieci na ulicach w połowie województwa większej. W tej chwili trwają prace nad nowym zarządem ZGOK-u. Jest dobra wola w tej chwili już ze strony Olsztyna, że będzie trzech przedstawicieli, o ile w tej chwili mogę być nieprecyzyjny, trzech przedstawicieli małych udziałowców w Radzie Nadzorczych, trzech przedstawicieli dużych udziałowców. Prezesa będzie, jakby głos decydujący będzie prezydenta Olsztyna, jeśli chodzi o funkcję szefa Rady Nadzorczej. Czyli ta kontrola jest, ale tak jak mówię, nie magiczna. No, uchwałą Rady Miasta, czy Zgromadzenia Wspólników, czy uchwałą burmistrzów nie da się zrobić, żeby paliwo było po 2 złote. Aczkolwiek byłoby fajnie. Ja tylko powtórzę, bo tak nie do końca było słychać. Akurat też trafiłem na transmisję z Kętrzyna, bo też mamy możliwość w naszym Barcacie oglądać również Kętrzyn. I tam była transmisja z takich obrad jak my właśnie i tam jest stawka 31,50 w Kętrzynie od jednego mieszkańca. 31,50. Tutaj, żeby powiedzieć to, co powiedział pan burmistrz tu ostatnio z koleżanką radną Ewą Antochów, jeszcze z inną ekipą. Byliśmy w sąsiedniej gminie naszej w okolicach Kętrzyna, żeby to już nie wymieniać, nie robić reklamy negatywnej, że tak powiem, to oni też są właśnie po podwyżce i u nich jest w gminie 27 zł od mieszkańca za 2 razy w miesiącu. Za 2 razy w miesiącu, bo rozmawiałem właśnie też z panem radnym, tam gdzie byliśmy na spotkaniu w sprawie spółdzielni socjalnej. To innym razem o tym powiemy właśnie, tak? I w tamtej gminie jest 27 zł za 2 razy w miesiącu. Więc nasze 25 zł jest na pewno dużą stawką, ale myślę, że na ten czas jest taką stawką rozsądną, precyzyjnie wyliczoną. Nikt na tym nie zarobi, nikt na tym nie straci. To są rzeczywiste koszty, jakie powinniśmy płacić. Zapytać jakby z mojej strony wypowiedź. To są miasta, które są trochę uprzywilejowane, tak? Tak
że często porównujemy się do miast typu Lidzbark, typu Bartoszyce. Tylko jeśli chodzi o Lidzbark, my swoje śmieci praktycznie do Lidzbarka zawieźć musimy. Stacja przeładunkowa jest w Lidzbarku, więc Lidzbark swoje śmieci przewozi w Lidzbarku. Górowo musi wywieźć dalej Bartoszyce. Jeśli chodzi o Bartoszyce, krótko mówiąc, jakby łatwiej jest, trochę taniej, no geografia jest bezlitosna tutaj. Nie dało się cudów zrobić, żeby stację przeładunkową zrobić w Górowie, zresztą gdzie. Natomiast jeśli chodzi o Bartoszyce, to Bartoszyce tak naprawdę na współpracy ze ZGOK-iem zarabiają, dlatego że wysieka, która jest dalej czynnym wysypiskiem, a jest własnością miasta Bartoszyce, odbiera RDF, czyli tą najdroższą frakcję w składowaniu i kilka innych ze ZGOK-u i krótko mówiąc, jakby Bartoszyce chciały sobie ten system dofinansowywać, to mają z czego? Tak, myślę, że już temat został wyczerpany, bo również na komisjach jeszcze pan radny Uchianowicz, bardzo proszę. Chciałem dwa słowa, tak jakby trochę od siebie i od mieszkańców też, bo rozmawiałem z wieloma mieszkańcami i to jest też głos, moje głosowanie będzie też głosem między innymi mieszkańców. No mieszkańcy nie zgadzają się na tak wysoką podwyżkę, przynajmniej ci, z którymi rozmawiałem. Także moje głosowanie będzie głosem też mieszkańców i tyle z mojej strony. Dziękuję. A jaką stawkę mieszkańcy proponują? Jaką stawkę proponują mieszkańcy? Słuchajcie, ja też się absolutnie, słuchajcie, nie zgadzam się z podwyżką. Nie zgadzam się mentalnie. Pan radny Chorak, bardzo proszę. Ja już tak na koniec dyskusji chciałbym tylko powiedzieć, że również popieram podwyżkę tych śmieci. Nie jest ona przyjemna dla każdego z nas, jednakże na nas leży obowiązek, żeby ludziom wytłumaczyć, naszym mieszkańcom, że jest to no, nieuniknione. Moim zdaniem, jeżeli podwyższymy te śmieci, budżet miasta w tym momencie wyjdzie na zero i będą pieniądze, aby przeznaczyć je później na drobne inwestycje bądź te większe, które są planowane, to zróbmy, bo jeżeli my w tym momencie się zatrzymamy, będziemy zadłużać budżet i dopłacać do tych śmieci, później w przyszłości nie zrobimy nic i za to również mieszkańcy nas rozliczą i będą zadawać nam pytania. Więc moim zdaniem w naszym obowiązku jest teraz uświadomić mieszkańcom, jak wygląda sytuacja. To, co my rozmawiamy na komisjach, mieszkańcy tego wszystkiego nie wiedzą. Więc tak uważam, że warto byłoby to wytłumaczyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy? Nie widać. Wysoka Rado, pozwolę sobie odczytać uchwałę w sprawie właśnie tych stawek opłat. Jest to uchwała numer 124 na 2020 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Górowo i Ławeckie. Na podstawie artykułu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 25 zł miesięcznie. Paragraf drugi. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałych nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 50 zł miesięcznie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Traci moc uchwała nr 96/2019 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Taka jest treść uchwały. W tej chwili przystąpimy do głosowania nad tą uchwałą. Ale bardzo krótko, pani Ewo. Bo tu pan przewodniczący przeczytał tą drugą stawkę 50 zł. Proszę państwa, tu się zwracam do mieszkańców z takim apelem i naprawdę z ogromną prośbą. Segregujmy te śmieci, bo tutaj pani Kasia na komisjach, państwo tego nie słyszą, ale rozmawialiśmy, na razie podchodziła trochę liberalnie do tych kontroli, tak? Nawet jeśli tam nie było wszystko w porządku, to tych kar nam no, nie nakładała na wspólnoty. Teraz będzie nakładała te kary i szkoda by było, żeby z tych 25 zrobiło nam się nagle 50. Zwłaszcza proszę tych, którzy tego nie robią rzetelnie i nie segregują,
zróbcie państwo wszystko, bo będą też płacić ci, którzy robią to uczciwie i segregują. Bardzo dziękuję. Dziękuję za apel. Ta stawka 50 zł to rzeczywiście jest ta stawka podwójna dla tych osób, które będzie stwierdzone, że nie segregują w sposób właściwy. Wracając do naszego głosowania, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawek za usługi w zakresie odbiorów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Górowo i Ławeckie? Tutaj również jest głosowanie w sposób imienny. Pani Ewa Antochów. Jestem za. Pan radny Antonowicz Czesław. Jestem za. Pan Bachanowicz Kamil. Jestem przeciw. Pan radny Gajdamowicz Rafał. Jestem przeciw. Pan Chorak Maciej. Jestem za. Pani Januszczak Anna. Jestem za. Pan Kinal Andrzej. Jestem za. Pan Łukianowicz Łukasz. Jestem przeciw. Pan Rochun Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz. Jestem za. Pan Szlejer Zbigniew. Wstrzymuję się. Pani Wierzbowska Lina. Jestem za. Pan Złotucha Łukasz. Chwilę to trwało, bo musiałem tutaj matematykę sprawdzić. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 8 radnych było za, 4 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się. Informuję, że uchwała została podjęta. Mogę dwa słowa, panie przewodniczący? Proszę bardzo. Ja chcę powiedzieć, że sprawowanie władzy, a Wysoka Rada władzę sprawuje, to jest też odpowiedzialność. I w tej chwili w tym głosowaniu ja odczytuję, że pan radny Gajdamowicz, Bachanowicz, Łukianowicz i Złotucha są przeciwni termomodernizacji obiektów szkolnych. Bo jeżeli nie podnosimy ceny śmieci, to przesuwamy środki budżetowe z inwestycji na dopłatę. Są przeciwni remontowi ulicy Słowackiego, do której trzeba będzie powiatowi dopłacić. Czy są wreszcie przeciwni remontowi tego obiektu, który za chwilę będziemy musieli zamknąć, jak nie rozpoczniemy? Nie można tak pod publiczkę być przeciw. To taka uwaga. Dziękuję bardzo. Też bym chciał powiedzieć jedno słowo, tylko że uważam, że żyjemy w demokratycznym państwie i każdy ma prawo swojego głosu i proszę nie stosować po raz kolejny tego szantażu, bo tutaj nie mówiliśmy w wypowiedziach radnych, nikt nie powiedział, że to jest przeciwne temu, żeby podnosić. Mówiliśmy o edukacji, mówiliśmy o oddaleniu w czasie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że dyskusja była merytoryczna. I proszę tak mi przedstawiać, że jesteśmy przeciwni inwestycji. Dziękuję. I myślę, że skończyła się głosowanie nad uchwałą i znaczy nie potrzebna się dyskusja. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej naszej uchwały. Jest to uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Jest to druk numer 125. Bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego komisji. Czesław, miałeś tą uchwałę na komisji. Jakie jest stanowisko? Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Tylko tutaj gdzieś w tej walce gdzieś mi się ta uchwała zawieruszyła. Proszę. Ale koleżanka już mi tutaj jest. Dobrze. Jest to uchwała numer 125/2020 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 18 marca w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Tutaj również na podstawie stosownych przepisów Rada Miasta uchwala co następuje. Uchyla się uchwałę numer 89/2019 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 26 września 2019 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.
Przechodzimy teraz do głosowania nad tą uchwałą. Jest to uchwała numer druk 125. Kto z panów, pani panów radnych jest za podjęciem uchwały w wersji przeze mnie odczytanej? Bardzo proszę, pani Antochów Ewa. Jestem za. Pan Antonowicz Czesław. Jestem za. Pan Bachanowicz Kamil. Jestem za. Pan Gajdamowicz Rafał. Jestem za. Pan Chorak Maciej. Jestem za. Pani Janusz Czakanna. Jestem za. Pan Kinal Andrzej. Jestem za. Pan Łukianowicz Łukasz. Jestem za. Pan Rochon Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz. Jestem za. Pan Szlejer Zbigniew. Jestem za. Pani Wierzbowska Alina. Jestem za. Pan Złotucha Łukasz. Jestem za. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy, Szanowna Rado, do kolejnej naszej uchwały, która ma związek z naszą uchwałą wcześniejszą. Jest to uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Jest to druk nr 126. Tutaj również jest po prostu dostosowanie, jest to nowy druk deklaracji, którą mieszkańcy i każdy z nas będzie musiał złożyć. Czy ktoś z państwa chciałby tutaj zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania nad uchwałą nr 126. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji za wysokości odpadów, przepraszam, jeszcze raz. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości? Pani Ewa Antochów. Pan Antonowicz Czesław. Jestem za. Pan Bachanowicz Kamil. Jestem za. Pan Gajdamowicz Rafał. Jestem za. Pan Chorak Maciej. Jestem za. Pan Janusz Czakanna. Jestem za. Pan Kinal Andrzej. Jestem za. Pan Łukianowicz Łukasz. Jestem za. Pan Rochon Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz. Jestem za. Pan Szlejer Zbigniew. Jestem za. Pani Wierzbowska Alina. Pan Złotucha Łukasz. W głosowaniu wziął udział 13 radnych. Uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. Przechodzimy, Szanowna Rado, do kolejnej naszej uchwały. Jest to uchwała w sprawie podjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo i Ławeckie w roku 2020. Jest to druk numer 127/2020. Czy ktoś z panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jest to program opieki nad zwierzętami. Jest tu bardzo szczegółowo to wszystko opisane, w jaki sposób zwierzęta bezdomne są wyłapywane na terenie naszego miasta. Jest możliwość tutaj również dokarmiania psów i kotów. Jest to wszystko tutaj również bardzo szczegółowo opisane. Temat ten był poruszony na komisjach, więc myślę, że po prostu przejdziemy nad temat, nad głosowaniem. Jest to uchwała nr 127/2020 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie podjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo i Ławeckie w roku 2020. Na podstawie artykułu 18 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 11a ustawy o ochronie zwierząt Rada Gminy uchwala, co następuje. Przyjmuje się program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo i Ławeckie w roku 2020, który stanowi załącznik do poniższej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tutaj również jest mowa w tej naszej uchwale o chipowaniu zwierząt, od płatności. Myślę, że jest to bardzo precyzyjnie wszystko opisane. Przechodzimy zatem do głosowania nad tą uchwałą.
Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo i Ławeckie w roku 2020? Pani Antochów Ewa. Jestem za. Pan Antonowicz Czesław. Jestem za. Pan Bachanowicz Kamil. Jestem za. Pan Gajdamowicz Rafał. Jestem za. Pan Chorak Maciej. Jestem za. Pani Januszczak Anna. Jestem za. Pan Kinelarczyk, jestem za. Pan Łukianowicz Łukasz. Pani, pan Rochun Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz. Jestem za. Pan Szlejer Zbigniew. Jestem za. Pani Wierzbowska Lina. Jestem za. I pan Złotucha Łukasz. Jestem za. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Mamy przed sobą, szanowna radno, kolejną naszą uchwałę. Jest to regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. Jest to druk numer 128/2020. Również na komisjach odbyło się debata nad tą uchwałą. Czy pan przewodniczący chciałby coś powiedzieć? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Ja tylko pokrótce przeczytam tą uchwałę. Jest to uchwała numer 128/2020 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 18 marca w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Górowo. Na podstawie tutaj stosownych przepisów oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej, który stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi i traci moc uchwała z 2019 roku w sprawie utrzymania czystości. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę, pani Antochów Ewa. Jestem za. Pan Antonowicz Czesław. Jestem za. Pan Bachanowicz Kamil. Jestem za. Pan Gajdamowicz Rafał. Jestem za. Pan Chorak Maciej. Jestem za. Pani Januszczak Anna. Jestem za. Pan Kinel Andrzej. Jestem za. Pan Łukianowicz Łukasz. Jestem za. Pan Rochon Łukasz. Jestem za. Pani Sawicz Grażyna. Jestem za. Pan Szlajer Zbigniew. Jestem za. Pani Wierzbowska Alina. Jestem za. I pan Złotucha Łukasz. Jestem za. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy w tej chwili do rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Górowo i Ławeckie. Jest to druk numer 129. Temat był rozpatrywany na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Bardzo proszę pana przewodniczącego o zabranie głosu. A więc tak, w dniu 12 lutego 2020 roku została wniesiona skarga na działalność burmistrza miasta, zarzucając mu brak wykonania artykułu 223 paragraf 1 w ramach terminu określonego w artykule 244 i 245 odnośnie przesłanego na podstawie artykułu 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Czyli chodzi o to, że skarżący wysłał informację do burmistrza miasta o tym, że została uszkodzona elewacja ściany budynku. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeanalizowaniu całej dokumentacji stwierdziła, że informacja, która została złożona przez skarżącego w dniu 21 sierpnia do burmistrza miasta, nie wyczerpuje artykułu 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, czyli nie ma charakteru wniosku mającego na celu ulepszanie organizacji, wzmocnienie praworządności, usprawnienie pracy i zapobiegania nadużyciom ochrony własności, czy też lepszego zaspokajania potrzeb ludności. W związku z powyższym
nie mając zastosowania w tym przypadku artykułu 200, nie mają zastosowania w tym przypadku artykułu 223 paragraf 1 i 223 paragraf 2 w ramach terminów określonych w artykule 244 i 245 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ponadto komisja stwierdziła, że burmistrz miasta w Górowie Ławeckim w dniu 26 sierpnia 2019 roku przekazał informację skarżącego według właściwości organu do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, o czym poinformował skarżącego. Natomiast Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Górowie i Ławeckim poinformował, że uszkodzenia na ścianie szczytowej zostały naprawione zaraz po zgłoszeniu przez przedstawiciela wspólnoty. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu postępowania na podstawie artykułu 31 ustęp 2 statutu wnioskuje do Rady Miasta w Górowie i Ławeckim o nieuwzględnienie skargi i uznanie jej za bezzasadną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapoznaliście się Państwo ze stanowiskiem naszej komisji odnośnie skarg, wniosków i petycji. Skarga została uznana za bezzasadną. W związku z powyższym mam do odczytania uchwałę nr 129/2020 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Górowo i Ławeckie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, również tutaj ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, przepraszam, Rada Miasta Górowo i Ławeckie ustala, co następuje. Po rozpatrzeniu skargi na działalność burmistrza złożonej przez pana, tak, mam mówić, skarżącego z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie braku odpowiedzi na pismo z dnia 21 sierpnia uznaje skargę za bezzasadną. Uzasadnienie tej skargi stanowi załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta do doręczenia niniejszej uchwały stronie skarżącej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy zatem do głosowania nad tą ustawą w tej wersji, jaka została przeze mnie odczytana. I bardzo proszę, pani Antochów Ewa. Jestem za. Pan Antonowicz Czesław. Jestem za. Pan Bachnowicz Kamil. Jestem za. Pan Gajnowicz Rafał. Jestem za. Pan Chorak Maciej. Jestem za. Pani Janusza Kanuna. Jestem za. Pan Kinial Andrzej. Jestem za. Pan Łukianowicz Łukasz. Jestem za. Pan Rokun Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz. Jestem za. Pan Szlejer Zbigniew. Jestem za. Pani Wierzbowska Alina. Jestem za. Pan Złotucha Łukasz. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Skarga została uznana za bezzasadną. Mamy również tutaj do rozpatrzenia kolejną skargę, również na działalność burmistrza. Jest to druk nr 130/2020 i również bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie, jak skarga została rozpatrzona. Czyli skarga bardzo podobna do poprzedniej. W dniu 14 lutego 2020 roku została wniesiona skarga na działalność burmistrza miasta, składając te same zarzuty, co w poprzedniej skardze, lecz dotyczące ubytków w nawierzchni ulicy Kaliningradzkiej. Tak samo jak w przypadku poprzedniej skargi, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeanalizowaniu całego materiału stwierdziła, że informacja, która została wysłana w dniu 20 listopada 2019 roku do burmistrza miasta, nie wyczerpuje artykułu 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, czyli nie mają w tym przypadku zastosowania artykułu 223 paragraf 1 i 223 paragraf 2 oraz terminy określone w artykule 244 i 245 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ponadto komisja stwierdziła, że burmistrz miasta przekazał według właściwości informację przedstawioną przez skarżącego do Dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, o czym powiadomił skarżącego. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę materiały, które były analizowane, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na podstawie artykułu 31 ustęp 2 statutu wnioskuje do Rady Miasta o nieuwzględnienie skargi i uznanie jej za bezzasadną. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Takie jest stanowisko naszej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Skarga została uznana za bezzasadną. W związku z powyższym jest treść uchwały nr 130/2020 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Górowo i Ławeckie. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Po rozpatrzeniu skargi na działalność burmistrza miasta złożonej przez jednego z mieszkańców naszego miasta z dnia 14 lutego w sprawie braku odpowiedzi na pismo z dnia 10 listopada 2019 roku uznaje skargę za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta do doręczenia niniejszej uchwały stronie skarżącej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania nad treścią tej uchwały. Uchwała, przypomnę, została, przepraszam, skarga została uznana za bezzasadną. Pani Antachów Ewa. Jestem za. Pan Antonowicz Czesław. Jestem za. Pan Bachanowicz Kamil. Jestem za. Pan Gajnomowicz Rafał. Jestem za. Pan Chorak Maciej. Jestem za. Pani Januszczak Anna. Jestem za. Pan Kinel Andrzej. Jestem za. Pan Łukianowicz Łukasz. Jestem za. Pan Rochon Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz. Jestem za. Pan Szlajer Zbigniew. Jestem za. Pani Wierzbowska Alina. Jestem za. I pan Złotucha Łukasz. Jestem za. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Mamy również kolejną skargę na działalność burmistrza miasta Górowo i Ławeckie. Również poproszę tutaj pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie, jak skarga została rozpatrzona. W dniu 17 lutego 2020 roku została wniesiona skarga na działalność poza prawem burmistrza miasta Górowo i Ławeckie dotycząca wyrażenia zgody na utworzenie miejsc stanowisk postojowych przy ulicy Warmińskiej 1. Skarżący zarzuca burmistrzowi miasta naruszenie paragrafu 19 ustęp 1 rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Chodzi o minimalną odległość stanowisk postojowych od okien pomieszczeń w budynkach mieszkalnych. Skarżący zwrócił się również z prośbą o udostępnienie informacji, czy jest właściwa odległość parkingów od okien budynków mieszkalnych regulowana w wyżej wymienionym rozporządzeniem. Na prośbę to skarżący otrzymał odpowiedź, że zostało wykonane utwardzenie terenu i w związku z powtarzającymi się prośbami mieszkańców, w związku z poprawą bezpieczeństwa na tym wąskim odcinku oraz w związku z potrzebą poprawy estetyki miejsca, gdyż dotychczas odcinek drogi często był zabłocony. Analizując całość materiału oraz rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, komisja uznała, że teren wskazany przez skarżącego nie jest terenem, do którego mają zastosowanie przepisy paragrafu 19 ustęp 1 rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 14 listopada 2017 roku, ponieważ miejsce przeznaczone do postoju pojazdów oznacza się znakiem D18, czyli parking. W związku z brakiem takiego oznakowania komisja wnioskuje do Rady Miasta na podstawie artykułu 30, paragrafu 31 ust. 2 statutu o nieuwzględnienie skargi i uznając ją za bezzasadną. Dziękuję. Dziękuję bardzo za szczegółowe przedstawienie sytuacji. W związku z powyższym, że skarga została uznana za bezzasadną, również w tej sprawie jest uchwała nr 131/2020 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza. Na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi na działalność burmistrza złożonej przez mieszkańca
naszego miasta w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc stanowiskowych postojowych przy ulicy Warmińskiej uznaje skargę za bezzasadną. Uzasadnienie skargi stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta do doręczenia uchwały stronie skarżącej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I bardzo proszę o zagłosowanie tej uchwały pani Ewa Antochów. Jestem za. Pan Antonowicz Czesław. Jestem za. Pan Bachanowicz Kamil. Jestem za. Pan Gajnomowicz Rafał. Jestem za. Pan Chorak Maciej. Jestem za. Pani Januszczak Anna. Jestem za. Pan Kinial Andrzej. Jestem za. Pan Uchianowicz Łukasz. Jestem za. Pan Rokon Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz. Jestem za. Pan Szlejer Zbigniew. Jestem za. Pani Wierzbowska Lina. Jestem za. I pan Zbłotucha Łukasz. Jestem za. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I tyle spraw, jeżeli chodzi o uchwały. Przechodzimy teraz, szanowna Rado, do kolejnego naszego punktu, sprawy różne. I tutaj również bardzo proszę o merytoryczne przedstawianie, bo już jesteśmy dosyć długo i powinniśmy też już zakończyć. Bardzo proszę, jeżeli są takie sprawy, bardzo proszę, pan radny Bachanowicz. Mam taką sprawę, że tutaj przed sesją żeśmy podjęli taką dyskusję na temat obradowania naszych komisji w związku z wnioskami, jakie wpływają do na przykład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i w związku z zaistniałą sytuacją, jaka panuje w naszym państwie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Wnioskuję do Rady, aby komisje zostały zawieszone na czas ustania tych zagrożeń. Żebyśmy jako Rada takie stanowisko podjęli, bo i tak pewnie sesje prawdopodobnie się nie będą odbywać, także też nie widzę sensu, żeby komisje również się w tym czasie odbywały. Dziękuję. Rozumiem, że jest to wniosek formalny. Myślę, że ma w tej sytuacji, jaka jest w naszym kraju, ma to sens, żebyśmy po prostu niepotrzebnie nie spotykali się w pomieszczeniach. Pan radny. Ja bym chciał nawiązać tutaj do tego, co przed chwilą powiedział Rady, żeby ewentualnie odpowiedzieć na pismo, bo tu dostaliśmy też pisma od mieszkańców, że po prostu na jakiś tam czas po prostu procedowanie tych pism będzie oddalone, żeby taka informacja do mieszkańców poszła. Dobrze, jak najbardziej. Rozumiem, że jest to wniosek formalny, żeby nasze komisje po prostu teraz na ten czas zawiesiły swoją działalność, tak, żeby się nie spotykać niepotrzebnie i tutaj losu nie kusić. Poddaję ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie niespotykania się przez jakiś czas w komisjach? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Zostało podjęte to w sposób jednogłośny, więc na czas niezbędny zawieszamy działalność komisji. Jeżeli sytuacja wróci do normy, na pewno będziemy pracowali równie wydajnie jak do tej pory. Czy są jeszcze jakieś sprawy? Pan radny Antochów. Antonowicz, przepraszam. Często. Radny Antonowicz, jak zawsze, uważny, tak. Drogę Słowackiego podałem, bo to jest dosyć drogie przedsięwzięcie, które stoi przed nami, bo tą drogę trzeba wyremontować. Natomiast jeśli chodzi o dokumentację, to przygotowywana jest dokumentacja w tej chwili, ta związana z BEMA oczywiście. Pani radna Ewa Antochów. Ja tutaj chciałam się zwrócić w zasadzie z podziękowaniem do pani Kasi naszej, która zajęła się, poprosiłam ją jakiś czas temu, żeby wydrukowała nam właśnie odnośnie tych naszych nieszczęsnych śmieci, to te plakaty, o którym ktoś tutaj już wcześniej wspominał, zostały rozwieszone. Rzeczywiście pani Kasia wydrukowała fajnie, pan Olek porozwieszał, za co bardzo dziękuję. Dziękuję też dla Urzędu Miasta, poprosiłam ostatnio o postawienie kosza tutaj naprzeciwko piekarni Warmińskiej. Kosz został postawiony.
Bardzo za to dziękuję. Jeszcze taka jedna rzecz tutaj, nie ma ani pana Edwarda, ale może pan burmistrz mi odpowie. Naprzeciwko sklepu ABC jest taki plac. Czy to jest plac Urzędu Miasta, czy to jest, to nie jest własność wspólnoty, prawda? Ta wnęka taka. Między zakładem fotograficznym, Wnęka po kamienicy. Nie wiem, no ja pamiętam to jako... Pomiędzy kamienicami wnęka. Tak, tak, między to zakładem fotograficznym, a... Własność prywatna. Nie. Po przeciwnej stronie, teren miasta. Dobrze, myślimy o tym samym. Tak, bo poprosiłam panią Kasię, za co bardzo dziękuję. Pani Kasia zareagowała, tam remonty tych kamienic się odbywają cyklicznie. Jedna się kończy, drugi się zaczyna, zrobił się straszny śmietnik w tym miejscu. Mieszkańcy zwracali uwagę, poprosiłam panią Kasię, rzeczywiście zostało to wywiezione. Prośba moja jest taka, bo dzisiaj szłam tamtędy i znowu jest tam naładowane. Jakieś stare okna, jakieś regipsy, nie wiem... napisać jakąś tabliczkę, jeśli to jest teren miasta, kogoś za to ukarać. Pan, który robi remont po przeciwnej stronie klatki schodowej, niech sobie wynajmie jakiś kontener, do którego będzie składał te rzeczy, które mu tam, że tak powiem, zostają po remoncie, bo to naprawdę bardzo brzydko wygląda. I bardzo bym prosiła, żeby ktoś się tym zajął. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby? Pan Ukianowicz? Chciałem wszystkim bardzo serdecznie podziękować, tylko ja przypominam, że pracownicy mają też swoje obowiązki i tak trochę mnie śmieszy dziękowanie to na każdej sesji każdemu z pracowników, że coś tam gdzieś zostało wykonane. To tak jedna sprawa. Natomiast druga, chciałem się odnieść do wypowiedzi pana burmistrza dotyczącej tego, że niektórzy radni nie chcą inwestycji. Ta wypowiedź tylko sugeruje to, co sobie już myślałem wcześniej, że po prostu w tej radzie swojego zdania nie można mieć, bo wtedy jest się po prostu... tak jakby na tego radnego jest szczucie takie, że zagłosował inaczej niż powinien. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Szlejel. Ja mam takie trzy sprawy. Zbyszku, może do... Panie radny, może do mikrofonu, jeżeli trzy sprawy, to bo nie będzie słychać. Może mamy inne problemy teraz, ważniejsze, co nie wątpię, ale pierwsza sprawa taka, bo zimie, jaka by nie była, jeżdżąc po mieście widzę, że znaki są tak pogięte, poprzewracane, może nie. Żeby jakoś to w pionie postawić, to wizualnie by w ogóle inaczej wyglądało, nie w miarę możliwości. Druga sprawa, wracam do sprawy z wiosny, ulica Przemysłowa, tu na wysokości Baksa. Tam się już nie da przejechać. Cały czas twierdzę, że tam fachowcy, którzy to oceniają, no bez komentarza zostawię. Trzecia sprawa, to jest lądowisko helikoptera. Prędzej czy później, nie wiem, czy ktoś tam odleci z tego. Byłem świadkiem ostatnio dwóch takich akcji. Naprawdę, to nie chodzi jakoś o inwestycje. No, zaraz na pewno pan burmistrz powie, że to niech tam służba zdrowia zrobi, czy Narodowy Fundusz i tak dalej. Stamtąd latują nasi mieszkańcy. Naprawdę, tam nie trzeba jakiegoś nakładu. Poszerzyć tam dwie płytki są, jakoś może cztery wstawić z tych odzysku i tak dalej, tego chodniczka i tak dalej, tam nie da się po prostu. Widziałem, jak tam akcja ta wygląda. Górowiacy jeszcze sobie radzą, ale było taka ewentualność, że przyjechała karetka z Lisbarga, kogoś przywiozła. Wszyscy pchali, i lotni, i lotnicy i tak dalej. Naprawdę, to lądowisko jest dla nas ważne, bo mówię, lepiej nie odlatywać stamtąd, ale życie to jest życie. Prosiłbym, żeby po prostu poszerzyć to jakąś, żeby ta karetka miała jakiś podjazd, czy nawet ten wózek, który pchają z tym poszkodowanym. To naprawdę nie wymaga nie wiadomo jakich nakładów. Dziękuję. Jeśli chodzi o lądowisko, myśmy wykonali tam te płytki, o których pan radny mówił, dokładnie tak jak chciała tego nasze pogotowie. Ja w ogóle nie widzę problemu, żebyśmy poszerzyli. No, pierwszy raz słyszę, że trzeba jeszcze. W ogóle nie kłopot jest. Gdyby ratownicy być może faktycznie byli obcy i nie poradzili sobie, bo myśmy to zrobili tak, jak chcieli nasi ratownicy, bo w ogóle nie kłopot. Wykonamy i tyle. Natomiast jeśli chodzi o znaki drogowe, łatanie ulic, to trwa. Ja pominąłem tą część sprawozdania, bo były jakby rzeczy znacznie bardziej istotne, ale w ostatnim okresie 17 pozycji liczy lista zadań różnych, tych czynności oczywiście było znacznie więcej, które wykonywała interwencja. Jeśli chodzi o remont ulicy Przemysłowej, ja nie dalej jak wczoraj rozmawiałem o tym z panem Edwardem, kiedy mieliśmy chwilę, że trzeba by się przymierzyć, przynajmniej tam, gdzie Baks ma swój zakład, bo tam się robi masakra po prostu.
i będziemy myśleli, będziemy to wyceniali, to wcale nie jest tanie i też jakby kłopot polega na tym, że żeby ściągnąć firmę, która położy tam asfalt na tak małym odcinku, wcale nie będzie prosto. Bo to, teraz to nadal jest tak, że więcej osób chce coś zrobić niż to robi. Spróbujcie znaleźć fachowca. Więc zastanawiamy się albo nad położeniem fragmencika odcinka takiego, który najgorszy moment poprawi, chociaż przemysłowa jest w wielu miejscach też kiepska, czy nie zrobić po prostu łatania z wycinaniem. Wszystko jest kosztowne, będziemy to wyceniali, ale pozwólcie, że jakby poprocedujemy po kolei. Czyli to, panie radny, to nie jest tak, że nie widzimy problemu, dziękujemy za zgłoszenie. Jak będziemy znali wycenę i pomyślimy, skąd znaleźć pieniążki, to poszukamy. Tak, żeby odnieść się do wypowiedzi radnego Łukiewicza, nie chciałbym, żebyście odbierali to jako atak. Ja rozumiem, że fajnie jest zagłosować przeciw podwyżce, ale dla mnie to bardzo proste, bo ja to uczciwie mówię, że jeżeli zaczynamy dopłacać do jakiejś działalności miasta, szczególnie takiej, na którą nie możemy zaciągnąć kredytu, a finansowanie śmieci, oświaty, etc., etc., jest działalnością bieżącą, którą musimy realizować w ramach posiadanego budżetu. W obecnym budżecie, jak widzicie, nie mamy deficytu jeszcze. Nie mamy deficytu, więc nasze oszczędności, które jeszcze zostały z lat poprzednich i dochody wolne, które jeszcze mamy, przeznaczamy na inwestycje. Naprawdę, tylko na inwestycje. W momencie, kiedy musielibyśmy dopłacić, nie podnosząc ceny za śmieci, dopłacić je do kosztów wywozu odpadów z miasta, to ja bym nie miał innego wyjścia niż zdjąć te pieniądze z inwestycji. No przecież nie zabiorę z płac nauczycieli, bo kogo mam zwolnić? Czy nie zabiorę z przedszkola, bo to ustawiliśmy, że przedszkole utrzymujemy jako fajną, dużą jednostkę. Także to proszę nie odbierać tego jako ataku. To jest jakby to trochę wyraz takiego mojego rozżalenia, nazwijmy to tak. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Pan Gajdamowicz, bardzo proszę. Ja na temat śmieci już się nie będę wypowiadał, bo już dyskusja się skończyła. Chciałem tylko nawiązać, tutaj pan radny Szlejer poruszył sprawę znaków. Tutaj mimo tego, że te komisje robocze gdzieś tam zostały na jakiś tam okres zawieszone, to prosiłbym, bo tutaj jest pismo właściciela apteki przy ulicy Sikorskiego o ustawienie tam zmiany organizacji ruchu, bo jest problem z dojechaniem, tam stoją samochody cały czas na okrągło, że nie ma możliwości podjechania i zrobienia zakupów, żeby w jakiś sposób tą sprawę rozwiązać. Tutaj jest sugestia, żeby wprowadzić ograniczenie, prawda, postoju od 8 do 18 i warto by było tutaj nad tym się zastanowić. Mamy troszeczkę więcej czasu i my jako Rada, ale też i pracownicy urzędu, żeby na to zwrócili uwagę. Mimo wszystko, że gdzieś tam nie będziemy procedować, ale można by było już nad tą sprawą się przyjrzeć. Tutaj jest jakby komisja wiodąca, komisja komunalna, panie przewodniczący, także prosiłbym, żeby tutaj na to zwrócić uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Ewa Antochów. Ja taką prośbę jeszcze chciałam przekazać. Mam nadzieję, że pan Zbyszek nie będzie na mnie zły, bo to trochę jego rejon. Prosiła mnie tam koleżanka, mieszka na Lidzbarskiej. Pan już kiedyś wspominał tam o tym, żeby zasypać dziury. Chodzi mi o drogę od Olsztyńskiej. Od Olsztyńskiej tutaj, tam podobno jest katastrofa. Nie można w ogóle przejechać. Straszne dziury, jakoś coś, nie wiem, czymś posypać, zalepić. To nie wiem, nie chodzę tam tą drogą, ale jest podobno tragiczna. Dobrze, bardzo proszę, pan Łukasz Rochun się zgłasza. Chciałem tutaj, korzystając, że jest temat znaków drogowych, też uwzględnić sugestie mieszkańców, iż zostały zdjęte na ulicy, na odcinku ulicy wjazdu i wyjazdu, bądź z obydwu stron, znaki ograniczające zakaz wjazdu dla pojazdu powyżej 5 ton. Przy tej ulicy znajduje się dużo starych kamienic i zabłąkane tiry wywołują duże wstrząsy i sugestie są takie, że jednak te znaki wróciły na swoje miejsce. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Łukianowicz. Ja
Może w sprawie Błachy, nie wiem, czy to rewir jest ulica Warmińska, pani Ewo, pani? Znikł śmietnik na ulicy Warmińskiej, został sam pałąk, także nie wiem, czy został zabrany przez pracowników, czy po prostu ktoś ten śmietnik wyniósł, nie wiem. Także gdyby można było tą sprawę załatwić, dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze? Dobrze, nie widzę. Tak, pan burmistrz jeszcze się zgłasza. Chcę poinformować, że uzupełniliśmy system monitoringu w mieście o kamerę, którą wnioskowali państwo przy ulicy Szkolnej, przy Orliku. Dysponujemy już nagraniami, jak tam się będą powtarzały akty dewastacji, to po prostu przekażemy policji. Tak, dziękuję, bo... Tak. Może później zapalenie się na targi jeszcze, co? To ktoś tam przedstawia. Jesteśmy przed zmianą czasu w ogóle teraz jeszcze. Jeszcze tak, będzie... Tak, ale za 2 tygodnie zmiana czasu jest chyba, tak? Więc tutaj no, jak najbardziej, żeby to rozważyć, ale to zmiana czasu, nie wiem, jak to wpłynie właśnie. Mamy część zegarów tak zwanych astronomicznych, związanych z datą, więc jakby same się zmienią, bo to, co wspomniał pan burmistrz, na ostatniej naszej komisji było właśnie, rozmawialiśmy, szczególnie tam pan radny Gajdamowicz wspominał, kwestia właśnie tego monitoringu przy Orliku właśnie, tak? Taki regulamin jest, no to nie było jakby zagadnienie, którym się zajmowaliśmy w ostatnich czasach. Ten regulamin jest od dawna, kwestia RODU, etc., etc. I udostępniamy na dzień dzisiejszy zwykle na wniosek policji zapisy regulaminu. Tak jak wpływa wniosek, to jeżeli mamy taki zapis, to on jest przekazywany. Dziękuję. Wysoka Rada, w związku z tym, że wyczerpaliśmy dzisiejszy zakres naszej dzisiejszej sesji, zamykam 21. sesję Rady Miasta Góry Wojewódzkiej. Dziękuję bardzo.